Witajcie. Kolejny brutalny poniedziałek z LCMC. Mam nadzieję, że nasza działalność, nasza obecność sprawia, że te poniedziałki są przyjemniejsze. Star Citizen. Od pewnego czasu odgrażam się, że będzie więcej Star Citizena, ale Star Citizen zwykle nie chciał. Więc teraz sprawiamy, że Star Citizen chce. Kowson, szarujący jednorożce, witajcie. I wszyscy inni, którzy uraczyliście nas swoją obecnością. Dzisiaj będziemy się chillować, wydobywać, pić kawusie, wodę, cokolwiek kto tam ma pod ręką i zarabiać kredyty. Może zarabiać kredyty. Hej, Damager, witaj. Dokładnie. Polać temu panu. Kamelson, witaj. Dobra, startuję w takim razie. Czyli dwa samce i... Gdzie ty, Bobo, jesteś w zasadzie? Obok niego. Koło nas. O, jestem 4 metry od niego. Całą bandę. Witaj, hakerku. Na porcie Everusia. Aha. Że jeżeli wy będziecie kopać na tej samej planecie co my, to ja nie wiem, czy chłopaki nie powinni założyć pembreaków. Okej, okay, ja to tobie... się nazywa flashback. Co tu się kurwa dzieje w tej grze? Czy ja powinienem ją zrestartować, czy mi się wydaje? Lol. Pojedź window, może poprawić. No ja nie mogę użyć kioska w ogóle. Chyba do menu wrócimy, co? No czekaj, przeczytało się. Ale mi działa. Nie wiem, się wczytuję, bo nowe. Ale to, co mi się tutaj odpierdziela, żadnemu z was się nie dzieje, prawda? Nic takiego. Witaj, Gabi, hej! Nie, nikt nie ma nic takiego. Właśnie... Ale poczekaj, pojedź tą windą, zobaczymy. Bo teraz ci się tak nie robi. No niby nie. Ale dobra, przejdę się... O, nie, robi się, dobra. Muszę to albo jeszcze raz wczytać grę, albo po prostu jeszcze... No właśnie. Ktoś właśnie napisał na czacie, this server will be desynced. Okej, dobra, wracamy do menu. Szybko poszło. Szybko poszło! Szarżujący jednorożec, coś od pozytywnego. Jak śmiesz coś pozytywnego w poniedziałek robisz? W poniedziałek się odbiera coś dołującego, do jasnej cholery. To nie zdarza. Okej, okay. Powiem ci coś pozytywnego. Dzień pracy się skończył. Kurwa, to jest pozytywne, prawda? Ktoś się śmie kłócić teraz z tym? Tego nie, teraz. Nie sądzę. Wiecie co, ja myślę, że tak, że my w końcu skończymy z flashbackami ze Star Citizena i to by się skończy na terapii. Ciastek, wiesz co? Damager, wielkie litery. Słucham. New subscriber! Damager, bardzo dziękuję. Kurwa, 10 miesięcy? Bardzo dziękuję. Wybacz akcję... Damager. Co ty... Dwa samce, ja pierdzielę. Czemu ja powiedziałem Damager? Mi się teksty zmieszały. Przepraszam. Dwa samce, dziękuję za 10 miesięcy subskrypcji. Kurwa. Poniedziałek jest, zejdźcie sobie. Jeszcze się starałem odczytać, co ty tutaj napisałeś i wyszedł mi z tego wiersz. Haiku mi z tego wyszło. Kryo podebrał cyberciasteczko. Dobra, Kryo, ja ci tutaj przeczytam cyberciasteczko. Jesteśmy już wszyscy w menu, tak? Ja mam nadal czarny ekran. A, no to restarcie gierki, panie, w takim razie chyba. Urlop tak, masz. Tak, mnie wywaliło. Krasa mam. Fajnie. Cyberciasteczko dla Kryoba. Dokładnie. Uwaga, Kryop idzie, uważaj. Duchy zmarłych radują się jedynie z ofiar składanych przez potomków. Rozszyfruj to sobie i zaczerpnij z tego mądrość, okej? Okay? No. Kowson, witaj! Kowson jest w menu tam na Discordzie. Kowson, skakujesz do nas? Skakuj. To przyciągnij tego. No hejka. Siema. Hello! A ten znowu krzyczy, no. No, czekamy, aż się tutaj dwa samce zregeneruje grą. Przyjmij zaproszenie, Kowson. I dzisiaj się chillujemy, dzisiaj kopiemy. Mam nadzieję, że się uda coś wydobyć i sprzedać. Koko. A, wszystkich wokół, wiesz? Jestem w menu. Ja muszę sobie chyba powiększyć czcionkę w czacie, chociaż bardziej się już nie da powiększyć.
No wiesz, starość, nie radość. No dokładnie, starość, nie radość, ale co poradzisz? Młodość, nie wieczność, pamiętaj, gówniarzu. Zobaczysz, was sam, co będziesz w moim wieku, gówniarz. Kiedyś też. Będziesz w moim wieku, to odczujesz. Jesteś już w tej grze? Nie, mu chodziło o mnie. Aha, a ty to w ogóle młodziak jesteś. Ja jestem w twoim wieku, dziadu jeden. Nie jesteś, nieprawda, jesteś młodszy i to dużo. I tak nie macie tej cyferki z przodu, co ja. Czekaj, czekaj, a jaką masz? Masz piątkę z przodu? Mówię, jeszcze nie. No widzisz. To się... nie mów, że czwórka. To się nie liczy. Pojawiła się. Jakiś niecały miesiąc temu. Współczuję. Powiedz mi jedno, planujesz... No mów. No dawaj. Się chciałem zapytać, czy planujesz zakup czerwonego auta sportowego albo Harley'a? Jachtu. Nie. 35. Ja mam takie pytanie, Młokos. To emeryci grają w Star Citizen? LOL. Słuchaj, no... Tak. Jeszcze nie wiem, raczej tak. Dobra, wskakujemy. Pełna wersja, to na pewno dożyjemy emerytury. Ale właśnie to jest... Ale czy dożyjemy? To jest to. Ja już nastawiłem zamrażarkę. Wiesz, 85 lat. O, CIG wydaje drugi układ planetarny. Kurwa. Izgon. Robimy imprezę. Wnusiu. Wnusiu. Tu są pasy do mojego kole. Dlaczego mówisz drugi? Myślisz, że aż tak długo będą drugi układ robić? Powiedzmy czwarty, no już. Nie, to było optymistyczne. Aż nie przesadzę. Jak długi będzie. A za bardzo optymistyczne. Krzysztof, powiedz mi jedno, czy ty potrafisz sobie w tej chwili wyobrazić, że siedzimy w Karaku, aktywujemy anteny i otwieramy tą dziurę ponadprzestrzenną i przelatujemy do innego systemu? Szczerze, tak przy samym sobie. Ale czy działa osłona kokpitu, czy nie? Moja wyobraźnia jest tak wybujała, że sobie to wyobrażam. Ja sobie nawet wyobrażam, że chodzę po Endeavorze, tylko kurwa nie wiem, jak on jeszcze wygląda. No to... Czarna dziura. No to fakt... New host! Faktycznie. Fox, witaj, dziękuję za hosta. Wiecie, co ja to na to powiem? Kawę wypij. Kawę zrobię, no pierwszą zrobię, no. Jak dają za darmo. Pan urodzinowy. Foxfare dzisiaj obchodzi urodzinki, także zapraszam wszystkich do odwiedzenia jego kanału i do wzniesienia toastu za jego zdrowie i powodzenie. Także zdrówko. Aż kawa w realu, jeszcze kawa w grze. Dobra, idę do was z tą kawą. Do kogo? Większość jest gdzie indziej. Zobacz, czy ktoś leży tu. Jest od nas 240. Leży. Ej, wiecie co? Dalej mi się odpierdalają numery w tej grze. To NPC. To chyba tylko na Lorville, bo ty na Lorville jest. No ale no nie działo się tak jeszcze pół godziny temu, jak testowałem wszystko, więc... Przerwa techniczna, uruchomię gra jeszcze raz. No to... We'll be right back.
Działa! Nie no, Fox, co ty? Nie, wszystko działa idealnie, doskonale wręcz. Wiesz, rozumisz. Jest perfekcja wykonania jakości i w ogóle wszystkiego. Hejleris, hey, no, zostaw go. Zostaw Ryśka. Jak u ciebie, panie? Co wy tacy dzisiaj wulgarni, agresywni, nastawieni jacyś bojowo? Kupcie sobie burrito. Działek. Ponoć na tym, na Everusie dają darmową pieluchę do każdego burrito. Edukuje się, bardzo dobrze. Ja coś powiem. Tutaj właśnie są takie dwie rury w Lorville i to właśnie burrito wychodzi z tych rur. To są kompleksy mieszkalne, a to z tych rur to są burrito przemielone. Także jestem pozytywnie nastawiony dzisiaj. Zakładam, że uda mi się zrobić jedną rundę z wydobytym kruszcem. Przynajmniej, zanim mnie gra zabije. Siara. Rany, kriop, kurde. Jakbyś... No bo przyszedłem i tu mi NPC mi marudzi nad głową. Gdzie ten pociąg? Pociąg! A, teraz mi kontrakty tutaj rzucają. Nie, dziękuję. Dzisiaj nie robię kontraktów. Co? 50 sekund mam jeszcze czekać? Na szczykę nie widać. Ja widzę tylko Soula w zasadzie. O, widzę Soula, widzę w ciebie Kofsona, widzę i kogoś tam, Krioba. Wiesz co? Trudno. Powiem tyle. Ja odpalę sobie czerwony glowstick. Disco. Mike, widzisz mnie w ogóle? Widzę cię. Nic nie zgiń. Wiecie co? Właśnie tak, grasz w Star Citizen i jedne z najczęściej wypowiedzianych słów to: widzisz mnie? Widzę cię. Nie widzę znacznika. 30k. Crash. Co tam jeszcze mamy takiego popularnego? Winda nie działa. Wpadłem pod windę. O, doskonale. Trzeba by... Zejdź, bo on się już telepiet. Chłopaki, wróćcie po mnie, bo zostałem z windą w kosmosie. No. To jest coś nowego.
Może by taką, wiesz co, jakbyś miał jakiegoś takiego dobrego, bardzo dobrej jakości screena, to by cię chętnie tam wyciął z tej windy i wsadził na koszulkę. No, panie, co wy robicie z tym NPC-em? Co on taki rozkraczony? Właśnie się zaczął telepać, chyba dostaje jakiegoś ataku. Co wy robicie z rozkraczonym NPC-em? Ktoś wyszedł, czy mi się udało? Ktoś wyszedł. Kto wyszedł? Nie wiem, zostało na 6. Ktoś miał! Kogo brakuje? Policzmy. Majka nie ma. Ten, kogo no nie ma, niech się odezwie. Już przeciągam. Co wychodzisz, Majka? Wypaliło mnie. Lol. I pojawiła mi się kolejka na ekranie w Star Citizenie. Ten... Lol. No to chyba będziemy mieć nowy error. Witaj, Starkiller. To chyba kolejka będzie nowe 30k, no. Co jest kretyńskie, bo już jesteśmy na serwerze. Gdzie jest mój kret? Spoko, bierz. Jest mój kret. Dwa samce Bobu, gdzie jesteście? Na Everusie. A tak, dobra, ja tam polecę do was. Widzę Kofsona, Bobo, Majka i Kriapa. Wszyscy jesteśmy na grupie. Super. Widzę go w tym pancerzu, trochę już wspomniał sędziego Dreda. Znaczy tych sędziów sędziego Dreda. W takich czarnych ubrankach, co byli. Nie, super. A sprawdzałem, oczywiście nie wszystko przejrzałem, bo jak zobaczyłem ilość tej treści, która tam jest, to się przeraziłem po prostu, ale z tego co patrzyłem, jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę pod wrażeniem i szacun dla wszystkich tych ludzi, którzy ogarniają te tematy z takim poziomem jakości, naprawdę. Mega mi się podobało. Dobra, jest. My odpowiednia głowica do kopania. Będziemy kopać inaczej. Kojarzy się. Nie masz pojazdu. Trudno. Dlatego polecimy po niego. Trudno. Przygotuj trochę bufetu, jakieś wody, jakieś... Mam. Wszystko mam. Dokładnie. Potrzebne zakupy. Wiem, doskonale. Bardzo dużo. Jest to, kurczę, aż dla mnie jest szokujące wręcz w pewnym zakresie, że taka społeczność o tak wyśrubowanym poziomie jakości, no. Nie wiedziałem o tym. Ale dziękuję bardzo, że mi to pokazałeś. Na pewno z czasem sobie przejrzę resztę tych rzeczy, bo na pewno warto. Sam ty się znasz. Jaki miał nowy? No nie wiem, ten co mam teraz na sobie. No to jest ten co dali. Pasuje do tej cytadeli. Gdzie mi się tutaj otwierają teraz drzwi do tego hangaru? Na górze. No. Wiecie co? Chyba mi ujebali trochę podwozia. Żazok, witaj! Albo mój mole nauczył się stać na jednej nodze. Okej, okay, no. To jest nowy tryb poduszkowca. Ciastek, no. Zmień z serwisantów. Ja chyba raz trzeba będzie. O kuźwa, jak mi go źle zaparkowali jeszcze, debile. No słowo daje, nie? Straciłem. Myślałem, że głowicę straciłem. No widzisz, następnym razem nie zatrudnię tych samych. Ani nie znaczy lepiej. Czasem nie masz wyboru. Tych ludzi powinni wynajmować do filmów Gwiezdne Wojny, kurczę.
Okej, dorównam do korytarza wyjścia. Ocie w mordę. To nie jest... Aha, super. Wszystkie statki mają zjebane w tej chwili. Przełączanie pomiędzy... O nie, 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 chyba sobie... Jaja sobie robicie, kuźwa. Nie wierzę. Nie wierzę, nie? Słuchajcie... Wystartować mole to jest sztuka. Z planety. Ale teraz wracają przynajmniej na tor, a nie wysadzają. Tak, dokładnie, dokładnie tak, no. Ale masakra jest, bo kurwa ciągu nie mam w ogóle. Pan no cofa mnie, co za kurwa gówno? Przylecieć po ciebie? No ale co, mi weźmiesz mola na plecy? Nie no, sobie go na Everusie wyciągnąć, czy tu nie da rady. Nie no, jak najbardziej da rady, tylko że... No ja nie wierzę, że oni tak to zjebali. Chyba jakąś rakietę chciałbyś sobie tu wsadzić, żeby chyba wystartować. No przecież w ogóle mocy do silnika nie dostaje. Nic, zero. On mi po prostu przejęło mi kontrolę nad przepustnicą i nie chce mi puścić tego. Jak jest automatyczne lądowanie, przydałby się jeszcze automatyczny start. Ja w ogóle nie mam, słuchajcie, kontroli nad pojazdem w tej chwili. O, teraz, jak jestem przy końcu, kurwa, tunelu. O, coś tam idzie. O. Aha, i teraz mnie znów cofnie, bo wyszedłem przy końcu tunelu z jednego metra. Ja pierdzielę, wiecie co, już wolałem. Wolałem, jak był poprzedni system, serio. To mam mieć proka. Swojego. Patrzcie, czy wy widzicie, co się odpierdala? Byłem na samym końcu tunelu już. 2 metry mi brakowało. Dwie kreski z tyłu. Dokładnie, nie? Cofnęło mnie. Przecież ja już 7% paliwa straciłem, wylatując przez sam tunel. Chyba lepiej jednak wylądować i... Nie, zaraz stąd wylecę. Jak mnie tylko puści, to kurwa wylecę stąd. Wiesz co, ja nie wiem, czy ty dasz w takim bądź razie radę kopać. No. Czemu nie? Zobaczymy. Będziesz musiał chyba skałki kopać w kosmosie. Zobaczymy! W kosmosie są zrąbane nadal. No jest. Co ty bierzesz, znaczy co ty robisz temu biednemu człowiekowi? Dopalacze dawaj. A co to w ogóle jest? Becjaki. Ja pierniczę. Albo jakiś truchu. Słuchajcie, ja jestem przekonany teraz, że to ten tunel wyjścia jest tutaj problemem. No. Naprawdę... No, tak, teraz tak śmiało ciągnie. No, teraz od razu ciągnie, ładnie, nie? Wow. Ale wieje. Bo przez chwilę, bo nie mogę iść dosłownie. Zwalczyliśmy, pokonaliśmy fizykę Star Citizena, czyli nawet, niektórzy z was nawet nie wiedzą, jak wielkim osiągnięciem to jest. To jest tak, jak splunąć diabłu w twarz i przeżyć. Znaczy, żeby tylko się silniki nie przegrzewały, nie? Dobra, jestem na 9 kilometrach prawie. A tak. Serio? O! Właśnie nie pomyślałem, Krybo, tym nie masz
to się rozwiązuje bardzo dużo rzeczy, Starkiller. A nie mam. Jak dla mnie. No dobra. Tak czy inaczej, to chowam go. Szacun. Szacun dla tych ludzi. Dobra, będę skakał na Everus zaraz. Widzisz, jakim ja tempem idę? No, teraz idzie szybciej. Podwiadnie idzie. Okej, będzie dobrze. No, dup. Chyba. Jakaś takie dziwna poświata wokół tego pojazdu, czy ja już mam zwidy. Nie wiem, może mam już zwidy po prostu. Jakieś dziwne przewrażliwienia. Dobra, zaraz będę lądował. Rozumiem, że próbujesz go wcisnąć w podłogę. Wiesz co, w starostydzeniu naprawdę nie trzeba nawet próbować. To się na pewno stanie. Ale nie mam drugiej NCP-a wcisnąć w podłogę. Zobaczę skina na tym, na kantynie. Sam sobie mówię. Okej. Myślę, że można poprosić o pozwolenie na lądowanie, z tego co rozumiem. Nie można? Gdzie oni? Co jest? Ale widziałeś, jaką przez chwilę widownię mieliśmy? Tak. Jest, można. Okej. No i? Prosto jest, prosto. Dajesz. Co to będzie taki Eurotruck, kurde? Trochę w prawo. Nie miałem komunikatu i nie miałem informacji i coś się nie chce skontaktować chyba z kontrolą lotu. Coś tu jest, kurde, nie tak znowu. A, zapomniałem. Nie wiem, jaki to numer wykręciło wcześniej, może jakiś 0800 czy coś. Oddawaj mojego NPC-a. No, ale jebne, nie? Zepsuli mola. Dosłownie zepsuli mola w tej wersji gry. Ja nie wierzę w to wręcz. Mam niewidzialne podwozie. Nie! Patrzcie, gdzie się podwozie w ogóle ułożyło. Jak oni to spierdzielili? Podłoże się... Po skosie wy... Co? TIG. Wow. Ciekawe to wygląda. Zrób screena i prześlij. Wiesz co? Wiesz co ci powiem? Szkoda mi 32 GB DDR4 na tego screena. Zobacz na kantynie, co ty robisz z tym NPC-em. Teraz będę lądował na jakimś padzie. No tam się dzieje. O kurde. Pany. Boże. Wstydźcie się. Jeszcze rozumiem, jakby to była kobieta. Lol. Jakby sam jest tak... Słuchajcie, pad 4. Pad 4, go. Chcę wziąć swojego prospektora, czy wziąć oka, czy co, nie wiem, nie mam pojęcia. Helm. Helm, załóż helm. Safe. Nice. Bardzo ładnie, Starkiller. Szczególnie Boba Fett.
Ja pierniczę, nie? Czyli podwozie ma swoje fizyczne właściwości, jak najbardziej, ale wizualnie się składa pod kosem. Z kosem, okej, okay, dobra. Szanuję to. Przy okazji się zatankuje i naprawi uszkodzenia, jeżeli jakieś są. Dobra, kwantum i wodór, czy uzupełni w ten sposób? Chyba tak, dobra, kwantum jest uzupełnione, wodorowe uzupełnia, czyli w końcu można zaznaczyć wszystko. Bardzo mnie to cieszy. Starkiller, wielkie litery wpisujesz, bot cię w końcu właśnie... Właśnie tak, bot w końcu usunie, także wpisuj proszę normalne litery. Więcej niż 5 znaków będzie kasował po prostu, ze względu na ostatnio bardzo częste ataki innych botów, które napierdzielają dużymi literami. Także przepraszam za niedogodności, ale niestety jest to konieczność. Nie, nie, tą windę to ty musisz trafić nie w windę, tylko w przestrzeń przed windą. Tak, przestrzeń przed windą. I ona na pewno zjedzie. Ciastek, ale no, tu jest pusta przestrzeń. No. Czekaj, czekaj. Otwórzam cały eksterior. Chyba, że to teleportacja. A wiesz co? Widzisz to kółko? Widzisz to kółko na ziemi? Musisz powiedzieć Scotty, beam me up. Okej. Okay. Kurde, bym tam wlazł. Ja wiem. Zmieścimy się? O, dobra, idziemy. Dosłownie stajesz przy tym kółeczku, patrzysz przed siebie i masz wtedy ten przycisk do wzywania windy. Kryop, może dobra. Jakby tak było, gdyby ona tutaj była. Okay. Dobra, czas wyznaczyć kurs w takim razie, gdzie my to sobie polecimy dzisiaj, a tutaj sobie polecimy. Co? Gdzie? Mówię do Majka, że ląduje. Aha! Patrz, nie wywaliło ci jeszcze z serwera. Jeszcze. Kurde, nie mów Słyszałeś takich rzeczy, Kryop! Wiesz co, kolejny crash to jest twoja wina. No, przez siebie nie mogę zatankować. Dokładnie. A wiesz co, mogłeś nie lądować, mogłeś zawisnąć w powietrzu, to może byś wtedy zatankował. Dzień dobry! Dobry, dobry, dobry. O Boże. Choinka przyszła. Jak tu przejść dalej? Dobra. Wygląda. I teraz... Nie wiem, gdzie to w okolicy Nordgard może polecieć. Ja muszę tam lecieć po roka właśnie. Chociaż to jest po ciemnej stronie chyba, co? Tak. Kurde. Nie wiem, to polecimy może naprzód na razie, czy nie? Dobra, zobaczymy od tej cholernej ciemnej strony. Marzę, żeby CIG ogarnęło UI kiedyś i HUDy. Kiedykolwiek. Ktokolwiek. Zresztą... Ciastek, zobacz na Discordzie, czy to tak powinno być. Dużo wiem, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, ale nie jestem osobiście takim jakimś, no, wiesz, super zintegrowanym fanem. Momencik. Także... Cieszą mnie, dużo satysfakcji mi dają, ale nigdy nie miałem jakoś pociągu, czy też może czasu, żeby się wgłębić jakoś bardziej. Może i szkoda w zasadzie. Chyba bardziej szkoda, że nie miałem. Że oni będą duże skałki, a my możemy w tym czasie małe skałki obrabiać. Ej, ale to jeszcze jasno jest. I co ty tam mówiłeś? Dwa samce? O co konkretnie chodzi? O windę. Wszedł na Discorda i zobaczył, jak winda wyglądała. O, lol. Bardzo ciekawe. Nie doczytały wam się zasoby w ogóle. Ten mol jest strasznie niedoczytany. Nie no,
Mi działa. Chociaż po podwozie jak? Chociaż raz mogłeś to powiedzieć. Cie, podwozie też działa, jak widać, kurwa. To jest tak jak, to jak ptaki trzymają, nie? Tak, tak nogi podwinięte. To się nawet nie schowało. No. Mogę? Nie mogę. Co? Chciałem zmajnować dwa samce, ale się nie da. Nie. Blokada. Tylko ty tam patrz, Bobo, na wskaźniki ciepła, bo ty nie jesteś w zamkniętej tej kabinie, tylko w otwartej. No. Aha, okej, okay, dobrze wiedzieć. No, to jest bardzo ważne. Bo główna jest akurat zamknięta, a te boczne nie. No bo jesteśmy na niebezpiecznym księżycu i o. My tutaj mamy, czy to jest jakiś surowiec? Duże skałki wykryłeś? Nie, chyba nie. Chyba nie. Otwierałeś ten, czy nie? Nie, tylko panie ręczne, znaczy tym pojazdem. O, widzisz, znalazł nam skałki. Gdzie? A, to tak, to dla was, no weźcie sobie to. Znaczy nie wiem ile, nie jest tutaj jakoś dużo tego, w tej okolicy. Ja mówię, że ogólnie do ręcznego to powinni jeszcze inne symbole zrobić. Tak, zdecydowanie, bo to jest durne wręcz. Tam są jakieś wielkie złoża, więc chyba tam będą jakieś spore skały. No tutaj proszę, już się rzuciły krwioby. Jak te mewy. Moje. I szanuję bardzo Star Killer. Pasja, hobby, zdrowe hobby. Prawej mamy też do kamieni. To jest coś wspaniałego. Moment. Po prawej mówisz? Tak, widzę właśnie. Jakiegoś powodu jak kim? Bo nie skanujesz. A, to ja też mówię. Chyba tutaj, teoretycznie. Ej, Sylwia, ale znasz się na innych rzeczach, wiesz. Na takich rzeczach, co on się nie zna. I nigdy nie będzie się znał. Musisz to wykorzystać w sobie. No, sporo jest tutaj materiałów. Nice. Dobra, to jest sporo kruszca, ja się ustawię i w zasadzie zobaczymy, co to jest. Diamenty, aluminium. Kiszka jakaś tutaj jest. Kiszka. Tungsten, beryl. No, ogólnie taniocha tutaj jest. Mówię diamenty i mówi, że kiszka, no? No bo diamenty to w tym świecie gówno tak naprawdę. Nie wiem, że gdzieś mi kurczę ta zginęła. Zginął pancerz tego. Polecimy troszkę dalej jeszcze. Witaj, Rocket, hej! O kurde, zaznaję znajomość Harry'ego Pottera być tyranem, to jest też traumatyczne przeżycie, ja się tutaj łączę w bólu. Agrycium, bardzo dobre. No to była jedna skałka agrycium była. Tak, nie sporo, bo tam było 6%. No to weźcie to agrycium. No właśnie, już odlecieliśmy. Szczerze. Zobaczymy coś dalej. Na 9 skałek, jedna tylko godna czegokolwiek, to bez sensu. No, ciastek to jednak chyba na Roka się będziesz musiał przesiąść. Czemu? Najszybciej coś zarobisz. Daj spokój.
No nie żartujcie, 1% przegrzałem i się roztrzypały na 50 metrów. Nie umiesz na to. Co to i aluminium? No właśnie widzę, kiszka jak cholera. Dobra, lecimy dalej. W ostateczności jak będą duże skupiska, to będziemy brać cokolwiek, cholera i... Po lewej mamy dobre te. Boże. Ale to my się tam wracamy, my tam byliśmy już. Nie, to byliśmy nie? Tam wcześniej chyba. To jest bardziej płaski teren, tam były takie wzgórze bardziej. Albo ja widzę co innego, co ty, szczerze ci powiem. No, to jeszcze po lewej stronie mamy tam gdzie się... Rok się wietrzy. No, u mnie też. Tutaj mamy dużo małych skałek. A ja wam mogę powiedzieć, jak uprawiać seks z kobietą. O, to wam powiem. Przebijcie to. Tam masz jeszcze, Mike, tam gdzieś. Ogólnie to przy kopaniu hadanitu... O, wciągnąłem. Przy kopaniu hadanitu zwalili, bo... Wystarczy, że minimalnie masz na czerwono i się rozpównie po całej planecie, nie? No dosłownie, no o 1%, bo patrzyłem, Rocket. O 1% odebrałeś coś i kurde, dołującego. 50 metrów ode mnie leżą. Dołujące sentencje z życia, dołujące fakty z życia. Do weekendu kawał czasu, jest początek tygodnia, całe to cierpienie jest jeszcze przed nami. Ten ból, ja wiem, że to nie jest zaskakujące to, co ja mówię teraz, ale to jest tak prawdziwe. To jest tak bolesne, że normalnie, że aż Sylwii stanęły sutki z tego, co widzę. Jest Brexalit też tutaj. Dobra, to stanie gówno, ale szczerze wam powiem, nie będziemy latać jak debile. Wiem, że na tym się mniej zarobi, ale chcę po prostu sprawdzić, jak to wszystko działa. No, fajnie by było, jakby wrzucili ekonomię. Moment. To, żebyś, wiesz... Nie odpalać jeszcze, dopóki nie zaparkuję odpowiednio. No, racja. To by wtedy po prostu zmieniały się ceny na bieżąco tych wszystkich produktów. Kleiłem tabelkę na Discordzie. Ściągnę. Mhm. Boże, co to było? Ej, zdrowe to staje, proste, nie? No, trzeba się cieszyć. Mam cokolwiek, czy... Momencik. Mam konty tylko na... Beksalit, diamenty, korun. Wszystko bierzcie. Wszystko. Tylko mówię, uważajcie bardzo. No, tylko aluminium nie bierzcie, tak? To wszystko bierzcie. Ja pierdolę, ale to skacze. Niżej mam jeszcze zejść dla kogoś? No, akcja tak wydobywcza. 100% nic się nie rusza. Bo masz słaby sprzęt, to dwa samce musi rozbijać. Wiesz, on ma główne działko i tam jest założony jeden z najmocniejszych laserów wydobywczych. Więc porozbija. I też lecę na 100% i ledwo co. No. Idzie, na co mam się patrzeć. Ja już wiem, o co tobie, Sylwia, chodzi. StarClear, Star Citizen docelowo ma być MMO, kosmiczną symulacją, Space Sim MMO po prostu, tak się opinie. A Star Citizen jest, że tak powiem, efektem ubocznym produkcji gry Squadron 42, Squadron 42, który to jest tak jakby...
kampanią single player wprowadzającą w świat Star Citizena. I tyle ci mogę powiedzieć na chwilę obecną. Wielki sandbox kosmiczny. Większy, wielki sandbox kosmiczny, w którym możesz fioletowe mają być kimkolwiek. Wódkę to możesz wtedy zbierać. Jeżeli chodzi o rozbite skały, te wielkie rozbite skały, będą też mniejsze kawałki, które też trzeba jeszcze raz rozbić, więc tym już swoim laserem możesz je rozbijać. O, dobra, no to do dzieła. O, już to lepiej idzie. Super, przez zamkniętą płaszczę. Dokładnie, a w tej chwili, tak jak mówi Rocket, staramy się być kosmicznymi górnikami, zarobić troszkę. Chciałem powiedzieć, że właśnie rampy nie zamknąłem. Tutaj jeden laser widzę jako zbierający, nie jako rozbijający, ale to już szczegół, to co ja widzę w tej grze. Taki pomarańczowy czy różowy? Ja nie wiem. Tak, tak, tak. Ten różowy, ten fioletowy to jest zbierający. Tnący to jest pomarańczowy, czy też żółty. Rocket, wybacz, jest taki dodatkowy bot. To jest zbieranie jeden. Tak, to jest... wielkie litery, wiesz, wszystko jest, powyżej pięciu. Pięciu wielkich liter będą teraz boty blokować ze względu na ataki spam botów ogólnie. Prawym klawiszem myszki zmieniasz między fraction a extraction, tak? Wiesz co, ja to twoje. Wiesz co, do mnie też przemawia bardzo profesja łowcy nagród i dlatego jedną z tych profesji, którą chcę się trudnić w Star Citizen, właśnie jest łowca nagród. Mam do tego celu też odpowiednie maszyny, odpowiednie zasoby i ludzi przede wszystkim mamy odpowiednich do tego wszystkiego. Dalej widzę tylko ten laser fioletowy do zbierania. No ale to może jest jakiś desync. Nie, on właśnie ma to zbierać, bo ja to rozwiem. Aha, no to super, to super, bomba. Zauważyłem, że rozbija, to ja sobie pozbieram. Dobrze, nie, no. Bardzo, bardzo dobrze. Kooperacja, to mi się bardzo podoba. Właśnie o to chodzi. Coś mnie martwi ten laser. Czemu cię martwi? Słaby jest po prostu, ten co ty masz jest słaby. Tak, tylko że już 80%. No, 90%, dokładnie. I tak się słuchaj, waha między 10-30. Słuchaj, to jest masa. To jest masa kamienia. To jest dystans od kamienia i to jest właśnie moc lasera, więc i faktycznie dobrze, że jesteś bardzo ostrożny. Trzeba być bardzo ostrożnym jak najbardziej, bo będzie boom i eksplodujemy. Ale dlatego też no ryzyko w jakiś sposób nagradza, nie? Przynajmniej powinno. No może za 10 lat, ale będzie. Kowson, ty miałeś do czynienia z kopaniem? Jeszcze nie miałem ani razu. No to masz. To dobrze, że zbierasz. No, ja się tutaj po całym już doświadczeniu nie mam. Pamiętaj też ciasto, jak kiedyś we trójkę trzeba było, kurczę, jedną skałkę jechać. No, ja pierniczę, trauma. Flashbacki dosłownie. A jestem taki bardziej przedsiębiorczy Boba Fett, bo się zabezpieczam. Dlatego miało na 100%, a trzeci dopiero ustawiał. Dlatego mnie nie wrzucą do nory z jakimś wielkim robalem. A miasto w chmurach też będziemy mieć za jakiś czas w zasadzie. W tej grze nazywa się Orison i to będzie dosłownie miasto w chmurach. Hmm. Tutaj jak wy pięknie krzyżujecie promienie. Normalnie jak łowcy duchów. A widzimy zielone katlasy w oddali. To jest Green Hornet. Green Hornet, dobrze. Bot, ham, świnia. No tak blisko było. Dajcie znać, jak już trzeba będzie zmienić pozycję. Może poddać im trochę bliżej. No, bo ten mój laser to normalnie coś... jest bardzo... Wyłącz, ja ci rozbiję tą skałkę. O, ja to chyba lepiej będę zbierał.
Wiesz co, ty możesz te drobniejsze, jak na przykład ten... Tamiec rozbije główną, to ty później możesz to drobniejsze, bo to łatwiej. No właśnie próbowałem i nie szło, nie? No może po prostu za daleko jesteśmy. Mogę się... Po prostu stanąłem tak dalej, żebyście mieli szersze spektrum działania, ale następnym razem mogę bliżej polecieć po prostu. Tylko wiecie, też bliżej jest większe ryzyko, nie? Dlatego właśnie opłaca się mieć lepsze, mocniejsze lasery. No niestety jeden z tych laserów kosztuje ponad 100 tysięcy UEC, więc... To jest już rozmiar 2 i daje po portfelu. Jedynka też 100 tysięcy kosztuje. A też? O kurde. No to już wiem, na co zbieramy pieniądze, na lepszy laser. Ogólnie ja w tej chwili, no ostatnio kupiłem Quantum do Karaka. Lepsze, mam pełne uzbrojenie, dużo lepsze do Karaka. Teraz te komponenty chłodzące, elektrownię lepszą. Wiecie co, do Karaka chyba elektrownię przemysłową, co? By się bardziej opłacało. Czy militarną? Chyba przemysłową. Tak. Przemysłową, no. Nie, przemysłowe właśnie są lepsze. I to do wszystkiego. Kulery tak samo. To nie, nie możesz znaleźć nic. No niestety. Buu! Dać. Tak, będzie co robić. Widzisz, że aż tak dużo. Jak tam ogólnie poziomy ładowni? 85%. A, ładnie. Widzicie, i tutaj wracamy do tego, że nie można markerów jeszcze stawiać. Szkoda, bo byśmy po prostu walnęli tutaj marker, polecieli sprzedać i wrócili, prawda? Postawimy marker kryjowy. Goście stoi. Tak szybko, że się całą ładownię 96%. Tak, no bo przecież trzy wieże zbierają. Wszyscy operatorzy zbierają, to zasysa jak wietnamskie prostytutki, więc no... Co tu zrobisz? Full cargo. Full cargo. Dobra. No, to teraz jeszcze by się przydało znaleźć cholerną lokację. Coś mi się wydaje, że... A nie, to jest OM3. O, ciężko tym pilotować tutaj. Jest, dobra, mamy 16 km, pięknie. Ty z tym musisz na Lorville lecieć. Czemu, nie sprzedam tutaj? Serio? Tu nie ma rafinerii. O w mordę, no, no tak, na Everusa, no. Nie, tam powinien być rafinerii. Albo Odisar. Ta! Kurde. Od razu micro też. Nic nie przepraszaj, to wiesz, człowiek właśnie musi rozmawiać o od tym, razu ta druga, z czym się czuje wygodnie, prawda? Więc, no każdy porusza tematy, w których czuję się swobodnie, którymi się pasjonuje i to jest bardzo dobre. No także no, naturalnie nie wszyscy się odnajdą w tej całej konwersacji, jak najbardziej, prawda? No jest to niemożliwe, ale wiesz, ja zachęcam jak najbardziej, się cieszę, że ludzie czują się swobodnie, przychodząc tutaj do mnie na Twitch i chcą się otworzyć, porozmawiać o różnych tematach, że absolutnie nie masz o czym przepraszać. To ja przepraszam, że ja nie mam tak dużo do powiedzenia, jak ty, nie mogę, wiesz, dołączyć do tej konwersacji. W taki sposób, jaki bym chciał w zasadzie. No ja mogę gadać godzinami o Star Citizen, prawda, ale no też nie do każdego z tym trafię. Ja chciałem na Lorville wrócić, bo nie, pancerz mi zniknął gdzieś, nie? Ten ma tylko temperaturę, o to mi chodzi. Nie kupuj drugiego. Mi też tak zniknął, na drugi dzień się pojawił i teraz mam dwa. A jak nie potrzebuję jutro, ja go potrzebuję teraz. A mi się znowu w menu zrobiło takie, że nie widzę wyboru. Bardzo interesujące. Dobra, myślę, że możesz wrócić spokojnie do tego
opuścić wieżyczkę na wszelki wypadek, bo nie wiemy, jakie tu będą komplikacje z tym wszystkim, jeżeli chodzi o Quantum. Zwłaszcza, że w tej chwili to ta wieżyczka sprawia się, zdaje się lewitować 2 metry od mola. No dobra, wysiadam. Kłótnia, fajnie. To jest, kiedyś będzie działać. No, tak próbuję, jest to coś, każe cokolwiek. Wszystko jest, że kiedyś będzie. To miot tak ciężki jest. Wyciągnąłem broń, teraz chyba się nie mogę. Co jest do cholery? Trzymaj. Kładzie mi ją na plecy i od razu zabiera z powrotem. No mapa mi się zepsuła teraz nagle. Nie, o, aha. Nie działa. Ale mówię, jak biorę F1-F2, to nie mam wyboru tam na dole. Mam tak wielkie okienko, że nie widzę tych dolnego wyboru. A mi nie działa MobiGlas. Super. Verus jest. Ludzie, co wy robicie z tą grą? Czemu psujecie Star Citizena? Dokładnie, jak śmiecie? Jak możecie być tak okrutni? Chociaż ta gra... Tego się nie da bardziej zepsuć. Już ta gra chce tylko działać. Pomijam fakt, że w ogóle od samego początku nie widzę ciastka. Gry? Od kiedy z nami grasz? Nie, ciastka w ogóle. Się nie przejmuj. I schowałem broń. Nie, tylko miałem laga. Tlul. To niby mi się przydało. Mam 95% wody i 88%... nie wiem, czy to jest... Gdzie jest port Everus? W kwadracik listek, czy coś takiego? Tak, to jest jedzenie. W mordę. Skoczyłem na port kosmiczny, widzimy z Quantum, który mały nie jest. Wyszliśmy z Quantum, ale skoczyliśmy na port, którego tutaj nie ma. Czastek siedzi, ale nie mam jego znacznika. Ale to jest standard. Ja ani mogę glasa nie mogę użyć, ani nie mogę nie widzieć znaczników. Okej, teraz. Ale wierzcie mi, po czasie, zrozumiecie po czasie, że to jest naturalne w tej grze. Ale... Tak samo jest naturalne, że to słońce mi teraz wypala źrenicę totalnie. O. Jeszcze zapomniałem powyciszyć swoich urządzeń. Na tym statku nie ma Wetbaya, nie? Nie. Na tym statku się trzeba cieszyć, że jest niedziałająca kuchnia. Prysznic. Czego to prysznic? Tak, jest kiblo prysznic, jest kombo wombo. Właśnie się tak zastanawiam, czy ten... W ten sposób oszczędzamy na papierze toaletowym. Oj. Zajmiesz pan coś. Się coś otwiera. Kibel. Ale to piękne. Zobaczysz, jeszcze docenisz te kible kosmiczne. A za ile lat? Prowadzą za 30 lat sranie, to docenisz ten kibel. Dokładnie. Trzeba będzie kupować brązowe skafandry, jakby co. No, teraz nie będzie ten alarm w tym całym Quantum, czy no to coś się zbiera do Quantum, ale będzie brązowy alarm. No. Dobra, trzeba... I będzie tak jak w PKP, nie stać na stacji. No to od razu będzie wylatywało do... Jeszcze nie ma. Aha. Ale teraz tych nowych nie masz już.
Te nowe mają zbiorniczki. Ale ja nie mówię lecisz o tych komunistycznych, no. Komunistycznych. A jakie ma pan linię? Po prostu. Czy wy w ogóle wiecie, jaki jest rok w Star Citizenie o komunizmie? To już jest do tej pory, słuchaj, to jest poczwórny komunizm, a nie komunizm. Ciastek, posłuchaj, co oni pieprzą na Lorville chociażby o tych wyborach, to jest gorzej niż komunizm. No dyktatura kulturalnie. Aha, gdzie nas wydupczy? Tutaj, o. Będziesz mógł wybierać, to się dowiesz. A wybory są tylko dla stopów, tak? Nie, dla wszystkich są. Gdzie? Cała społeczność ma prawo. Chcesz pokopać? Drzwi ci zamknąłem. I tak się zaraz otworzą. Wow, co tu się dzieje? Coś mnie obróciło samo. Nie uderzyłeś w to? W wieżyczkę? Nie poczułem nic. Nie było żadnego ostrzeżenia też. Ty byś chciał jeszcze ostrzeżyć. Ale ciemno jak... No słuchajcie, na komputer przecież mówi zazwyczaj o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, wyjebiesz, o kurwa. A teraz nie było. Gdzie indziej komputer też mówił o kurwa, o kurwa, o kurwa i co? Brzoza i tak załatwiła sprawę. No bo ewidentnie komputer działał w komitywie z Brzozą. Widzę ducha w kombinezonie. Znowu ktoś nie ma głowy? Gabi, dobrej nocki, trzymaj się cieplutko. Oba nie ma głowy. Przyjemnych snów. Dlatego tak nie swój się czuję. I nagle świat się przed nami wyłonił. Tam głowy, ciała nie ma. I lądujemy. To jest sam skafander wchodząc. Ja ląduję manualnie, bo tak, odmiana. Bo jestem... To jak ten, Iron Man robił, nie? Że sam skafander wysyłał. Nieprawda, po prostu jestem niewidzialnym człowiekiem w skafandrze. Zboczeńców. Każdy facet chciałby być niewidzialny, co ty chcesz. Ja bym chciał mieć takie skafandry, nie musiałbym chodzić do roboty. Skafandry. Ale przy okazji od razu, skoro tutaj jesteśmy, ja zatankuję wszystko. Kuźwa, ale paliwo jest drogie do tego mola. Bardzo drogie. I to jest właśnie pojebane. To nie zarobiłeś na to paliwo? No myślę, że tak. Nie sądzę. To się okaże. Na pewno będzie jakiś psi grosz, ale szczerze mam wywalone troszkę. No ważne, że jesteśmy, że działamy i jest okej. Okay. No może znajdziemy jakieś lepsze skałki w końcu. Jo! Super, ej, Sylwia. Patrzcie na to, bardzo minęła ciesza. Godzina, 12 minut. Cicho, nie mów, kurde, nawet, bo cię normalnie zdetonuje. Będzie pluton egzekucyjny. Nie wywołuj, zaraz. Kuźwa, no. Zaraz ci z granatnika pociągnę, naprawdę. Noż kurde, no, ale spokojnie, młody jest, jeszcze nie wie. Gdzie idę? No dobra, mobiglas mi nie działa. Nie jest dobrze. No i widzisz, i tym trzymasz karmę po naszej stronie, bo przekupiasz, wiesz, los, że coś ci nie działa, więc już jest okej. Ale dlaczego mi... No bo ktoś musi. Ciastek, biegłeś za Bobo? No. Karma zje teraz na sobą. No to jakby, żeby tradycji stało się zadość, nie widzę twojego znacznika. No to tak, no to klasyk. Dobra, jak wejdę na stację, to się na niej odrodzę potem, tak? Tak, wprowadzili ostatnio granatniki fajne. Szturmowe, bardzo przydatna rzecz. Już byś się na niej odrodził, bo byłeś na statku, na którym Ciastek wezwał po lądowanie. Bobo, zapomniałeś ubrać ciała.
Jestem niewidzialnym człowiekiem w kombinezonie kosmicznym. Ale przynajmniej widzę ten hełm w sposób, jakiego nigdy nie widziałem jeszcze. Wygląda na bardzo wygodny. No nie, to loguję, chciałbym coś zjeść. Ale mam lag, bo jest. Dobra, no to chodźcie na Everusa, sobie kupicie. Chyba, że no, ja mam troszkę... A nie, czekaj, bo ty, Mike, jesteś skrobem. Czekaj, gdzie tu jest admin? Do galerii. Musisz zjechać do galerii, window. Jak idziesz po schodach w górę. I po schodach na górę. Nie tą window. Aha, tak. Nie ta window. Jak idziesz do tego, do tych czy tam do tych pokoi. Mówi, że to tak zimno działa na wszystko, Sylwia? O, właśnie tak. No. Do galerii i potem po schodach w górę. Okej. Okay. Szybko przeloguję. I po schodach do góry. Jakie roślinki seksy. Widzisz? Popatrz, Sylwia, popatrz, podoba ci się ten... Drąg żyjący? Mi się bardzo podoba. Jest taki artystyczny. Ale z tym, że one teraz tak długo zasysa te, to trochę przesadzili. Niestety nie mam chyba. Mieli coś na tym sobie. To jest sztuka przyszłości! Rafineria przy 12. Ale nie, może sprzedać z mola. Patrz na dół, mol jest. Może. Pokazywałaby na mnie. A nie, zaraz. Jeszcze raz, Mike, co mówiłeś, że co? Co, rafineria? Bo to nie ten terminal. Ja w 3.12 dopiero ma być na tych stacjach. No tak, ale chodzi o to, że można sprzedać ten urobek. W jakiś sposób, ale faktycznie chyba na Lorwi trzeba będzie lecieć, tak jak mówiliście. W rafineriach tylko. No bo jak wybierasz, znaczy, chodzi, nie ma. Może powiedzmy to tak, jak jest. Nie ma teraz rafinerii, tylko są terminale po prostu odpowiednie. Na razie, od rafinerii. Rafineria no. Też jest. No to dobra, Illigar... No, okej, okay, spoko, no to Lorville. Ale to nie jest ten terminal po prostu. Sprawdź tak, na CargoDecku, tak. Czy jest jakiś terminal jeszcze. O właśnie, CargoDeck, to ma sens. Tu masz rację. Bo oni dopiero dorobią ten rafineria deck. Tak. 12. No to jeszcze sobie pozwiedzamy lokalnej infrastruktury, czemu nie? Zapomniałem zobaczyć, ile już mamy. Zapełnione. No zaraz, mogę od tylca mu zajrzeć. Cargo Services, witaj ponownie, Starkiller. Może mu się spodoba. Kurde, żeby tak się dało. Dopiero. Bardzo chętnie. Nie, no nie wierzę, przelogowałem się i dalej mam to samo. Bym się zadłużył u tego niebezpiecznego jegomościa. Dobra, czyli... Chyba... O, są tutaj... Aha, to są tylko sklepowe. Bo tu tutaj powinno działać, ale nie działa. To są sklepy? No to nie wiedziałem. Na sumie tam nie byłem w ogóle jeszcze. Tak. Lol. Ale faktycznie trzeba... Poczekaj, tam jeszcze jeden jest przy tym, przy jakimś kolesiu. Co, terminal? Tak. Okej. Okay. Tam chyba, gdzie te sklepowe też były. No bo tutaj widzę dwa sklepowe terminale. Jest ta budka centralna, ale tu są wszystkie terminale... A po lewej? Gdzieś. Rentals. Wypożyczalnia jest. A, to jest tylko wypożyczalnia, okej.
No. Więc tak, Lorville, no dobra, trzeba będzie do Lorville latać. Dobra, spoko. Pociągi w ogóle. Boczona baba tu jest. A no właśnie, właśnie widzisz. Chyba bym wolał na Olisar polecieć. To biznes. No Olisar, kopanie w okolicach Olisar jest bardzo wygodne. Tunel was może zabić. Też. Właśnie dlatego omijam tamto. Kurde, gdzie jest ta winda? Bo normalnie się zniszczyłem w tej chwili. Zgubiłem się. Wyjdź tym głównym i w lewo. Nie w lewo, tylko w prawo. W lewo. Jak wyjdzie ze sklepu, to w lewo. Gościu, którędy? Lewadia, witaj. Więcej kosmosów. Ale dzisiaj akcje przemysłowe, że tak powiem. Staramy się zarobić coś na podbój układu. Co u ciebie? Jak wieczorek mija? Jak się zaczął poniedziałek w ogóle? Dobra, ja wracam na mola, polecimy do Lorville sprzedać to cholerstwo. Co będzie potencjalnym wrzodem na dupie? Na którym stoi? O, shit. Zaraz będę musiał to zobaczyć w terminalu. A zaraz, proszę, muszę się ubrócić, tak. Już. Pad 04. No, 04, dobrze. Tak, zapominam o tym cały czas. że teraz prawie zawsze widać. Nie, czekam. Tylko na low wyniesie. Jak wezwiesz statek drugi raz, to działa. Tak? Taka głupota. No, bo może jesteś, wiesz, może ten pierwszy raz jesteś niepewny. Może nie wiesz, czego chcesz. Może musisz się zastanowić jednak. Nie, głupota to feature. Przybrany? A, tak. Ma... Jezu. 50%, a tutaj ma 49,25%. No kurde. Bo od tylca zaokrągla. Grałeś może w Star Wars Squadrons, Starkiller, czy też może byłeś zainteresowany tą grą? Nie wiem, czy widziałeś, jak graliśmy tutaj w multiplayer, potem ja sam grałem w single player, połowę kampanii zdaje się przeszedłem. A właśnie teraz będzie drugi sezon Mandaloriana, a muszę się na to rzucić. Nie! Nie wierzę! Co, chowają ci statek? Tak, teraz chowają statek, nie? No co za świnie parchate. Może zdążymy. Nie ma szans. On już znika. Dobra, idę, przywołam jeszcze raz. Takie, no musimy się wszyscy wyjść. Ale możliwe, że na ten sam pad przywoła. Bo wiesz, byśmy odbili się delikatnie nawet. I tak by zniknął nam, a my byśmy byli przeteleportowani cholera gdzie, albo martwi nawet. Dobrze, dawajcie do windy. No, już zniknął. No, ja mam takie, wiesz co, gorzko-słodkie doświadczenia z tą grą. Idziesz dwa samce? Gorzko-słodkie doświadczenie mam z tą grą w zasadzie, bo z jednej strony bardzo mi się podoba multiplayer i świetnie się tam bawię, no i muszę powiedzieć, że nie jestem nawet najgorszy. Ale single player mnie męczy i drażni bardzo, ponieważ ktoś postanowił zrobić z całego cyklu kampanii, która fabularnie jest interesująca, jeden wielki cholerny tutorial. I strasznie trzyma za rączkę, jeżeli się coś zrobi nie tak, jak jest to wymagane w danym momencie, ale no sprawi się jednak, że cel zostanie osiągnięty, mimo wszystko trzeba robić tak, jak idealnie chcą, więc bardzo mnie to drażni. Myślałem, że na streamie przejdę kampanię, ale no na chwilę obecną chyba przejdę ją poza streamem, po prostu na smokojnie. Nie jest to długa rzecz, ale mimo wszystko szczerze irytujące coś takiego, przynajmniej dla mnie jest. Ale multiplayer
Szkoda tylko, że tak mało trybów też jest. Jakie wyznanie. Także osobiście radzę wyznanie. Poczekać na promocję solidną, nawet tobie będąc mocnym fanem. Mole, mole, mole. Obo. Pad 3. Możesz. Jednak nie 4. No. No prawie. Jeden jest kobietą. Drugi jest niewidzialnym człowiekiem. Trzeci jest człowiekiem RGB. Ale ja, wiesz co, ta gra dopiero raczkuje, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie można powiedzieć, że raczkuje w przypadku produktu wydanego oficjalnie, to jest produkt oficjalnie wydany już, Squadrons. I z tego, co oficjalnie zostało powiedziane, z tego, co przynajmniej ja się dowiedziałem, niewiele tam dodadzą poza sezonami jakichś tam walk. A chodzi mi tutaj więcej trybów gry na przykład. Tak czy inaczej, gram i multiplayer sprawia mi przyjemność. I czuć ten klimat. Klasyczny klimat Gwiezdnej Wojny, naprawdę czuć. Czemu zostawiłeś skałkę ze sobą? Bo mi się rozpufło jedno. Ej, dobra informacja, podwozie mi się naprawiło. Znowu przygrzałem o 1%. Pytanie, czy winda działa? No, działa. Widać. No, widać. I się trochę rozsypało, nawet widzę jedno 100 metrów od nas. Widzimy się? Jasne. Tutaj spokojnie 5 osób się zmieści. Wiesz, to nie chodzi o to, co można więcej robić w myśliwcu, tylko co można z tym myśliwcem robić. Po prostu więcej zróżnicowanych trybów gry. O to chodzi. Czemu? Bo samo to, jak się lata myśliwcem, się super podoba. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak różne są obie strony, jeżeli chodzi o mechaniki, zastosowanie kombosów, boostów. Mi się to bardzo podoba. I bardzo mi się podobają dekoracje kokpitu. W TIE Fighterze mam... Dobranoc, trzymaj się cieplutko, Sylwia. Kolorowych snów. W TIE Fighterze mam figurkę Lorda Vadera i Rancora. A w TIE Fighterze mam droida medycznego i Ewoka. Póki co, chcę więcej tam jeszcze dowalić naturalnie. Ale to czas. Ja pierdzielę, jaka niestabilna skałka. Mówisz, niestabilne badziewie? No. Bo już mnie palec od kręcenia rolką boli. O, to by było bomba na powierzchni planet, Fox. To się zmienimy teraz. Spoko, możesz trochę pokopać. To było właśnie bomba. W tych klasycznych lokacjach. Hot! O kurde, ja pierniczę. Przecież jaki to ma potencjał właśnie. Na hot masz dwie strony. Imperialne walkery z imperialnymi walkerami i rebelianci, prawda? Którzy powstrzymują imperialne... O, w mordę. To by było dobre. Masz. Tak. Ciastek. A ty nie miałeś lecieć sprzedać? Kurwa mać.
Prawie dobrze. To było dobra. Boli mnie wszystko teraz. Gdyby... Kurwa, patrz. Trzeba dymać tam. Olisar jest zjebany. Tutaj na powierzchni nie sprzedasz. Czemu Olisar jest zjebany? No, można eksplodować przy podchodzeniu do lądowania. A to mi się jeszcze nie zdarzyło. Mi też się nie zdarzyło. Taką mówili, więc postanowiłem, że omijać, ale faktycznie, bo zwykle obskakiwałem wszystkie księżyce Crusadera i sprzedawałem na Olisar. Gdzie jest Lorville? O, jest. Po drugiej stronie. Możemy tak skoczyć, bo przecież Lorville to będzie znowu porażka z tymi tunelami. W sumie tak. To co, ryzykujemy tam? Ja bym leciał na Olisar. I co, i potem będziemy księżyce wokół Olisar, nie? Dobra. Polećcie na Jelle sobie. O. Chociaż na tym, na Daimar też mi się ostatnio nieźle kopało, szczerze powiem. Ale faktycznie, z Jelą mam też dobre wspomnienia. Streamy 4 razy w tygodniu jest Boba, to że nie musisz poniedziałek, roka, środa, że sobota i niedziela. Albo w tym, w Blacku, nie? Harmonogram masz zaraz w sekcji informacje, dokładny. Nie, w kafelkach pod streamem, albo możesz wbić na stronę Lord Ciacho live. No my tak. No Valkyrie tak. Gdzie są też wszystkie niezbędne informacje. Że bardzo zapraszam. Chociaż się pomarańczowa ta rampa, nie? Od statku. No to no, tak to działa. Tutaj krew. Także link do mojej strony masz też w sekcji informacji. Nie próbowałem, bo nawet nie tam krew. Nie pomyślałem, że to może tak zadziałać. Tu celowałeś. Dzięki, Leris. To nie dobra. Lecimy na Crusader. Dawno tam nie byłem w zasadzie. Ja za tak chodzę. Jak znajdę, to znajdę. Jak znajdę, to wpadniesz jeszcze pod planetę. Trudno. Kriop już ma znieczulicę. To jest dla niego pieszczota. Mówisz, że aż tak niestabilne grunty tu są? Tu po prawo, Kryop, tam już nic nie ma. Ha! A, wszyscy chwalą Genshin Impact. Także usprawiedliwienie doskonale. Wiesz co? W zasadzie nic takiego się nie działo. Wydobyliśmy rudę, mamy pełną ładownię i lecimy teraz do troszkę innego układu planetarnego i planetarnego, tak? Można powiedzieć układ planetarny? Nie wiem, nie jestem ekspertem. W okolicy innej planety po prostu lecimy sprzedać i zakotwiczyć się na innych księżycach, żeby coś pokopać. Także nic konkretnie. Trochę lokacji pozwiedzaliśmy, nie eksplodowaliśmy o dziwo jeszcze odpukać w niemalowaną mysz. Nie leci tak powoli to stokowe kuntum w molu. Także za parę minutek dotrzemy. Co prawda... Nie, dzisiaj na spokojnie, wiesz, dzisiaj na spokojnie. Dzisiaj nie staramy się eksplodować rzeczy, strzelać celowo. My się po prostu chcemy sobie troszkę spowolnić, zarobić na komponenty do statków. Tutaj też jest świetny trening dla nowych członków naszej organizacji wewnątrz Star Citizen w zakresie wydobywania.
i posługiwania się maszynami właśnie górniczymi. Zauważyliście, że jak się siedzi w fotelu na statku i włączysz mobi, to są zupełnie inne ikonki. A czekaj. Faktycznie. Takie okrągłe bardziej są. I teraz pytanie, czy to jest celowe, czy coś tu się pojebało ostro? Ja chciałbym je widzieć. Dużo nie tracisz. Nie podobają mi się. To wygląda tak, jakby się nakładały jedne na drugie. Tak naprawdę. Może mógłbym się najeść. Ale najeść się, nie musisz mieć mobi, żeby się najeść. Żeby mieć ikonkę, to muszę mieć, żeby zdjąć hełm, to muszę. Nie. Mieć. Nie. Przytrzymujesz klawisz F, naciskasz prawy przycisk myszy i otwiera ci się menu kontekstowe, które nie wymaga MobiGlass. No nie, no i nie wierzę, mi się teraz zbagował HUD i nie widzę... Ale nie udało tej broni schować? Nie widzę, nie, jaki jest dystans. Cholera. No ale spróbuj R przytrzymać. Wiesz co, tak, powinien być i mam nadzieję, że kiedyś będzie... I to widzisz, to jeszcze nie jest hiperprzestrzeń nawet. To jeszcze nie jest hiperprzestrzeń. Do hiperprzestrzeni, tak zwanej hiperprzestrzeni, jeszcze nie doszliśmy w Star Citizen praktycznie. To się nazywa Quantum. Quantum Travel, po prostu. Bo wizja hiperprzestrzeni w Star Citizenie polega na tym, że albo masz bramę z tunelem hiperprzestrzennym, którą możesz przekroczyć i skoczyć, albo masz odpowiedni statek, który potrafi taką bramę sam sobie otworzyć. Ile tam już jest? Lecimy sprzedać. Aha, widzę, że mogę załączyć Quantum w Quantum. Jeszcze 10 milionów kilometrów, więc chwila, moment. Tak patrzę, ciastek, słyszysz? Tak patrzę, jak tutaj te fotele są z tymi joystickami, nie? No. To wczoraj wieczorem sobie przez chwilę oglądałem gościa ze Stanów, też grał właśnie w Star Citizena. I miał do rączek, do oparć fotela. Tak. Miał to robione właśnie te, bo on miał takiego samego, taki sam joystick ten cały jak ty, nie? I to wszystko miał po prostu podorabiane takie podkładki. Tak. I nie tak jak ty, że sięgał na biurko, tylko miał wszystko do fotela przymocowane. No to jest mega wygodne, bardzo zajebiste. Jest bardzo dużo projektów do wydrukowania sobie samemu odpowiednich mocowań. No, szczerze powiem, no, ja wykorzystuję tutaj swój setup też jako biuro do pracy, więc ciężko mi przerobić mój fotel na coś takiego. No ale fajnie byłoby mieć kiedyś takie osobne stanowisko z takim fajnym kokpitem. Mówię, on tak miał to ustawione, miał chyba 3 monitory. I właśnie ten fotel tak z tym wszystkim był tak zamocowany. I miał, wiesz, miał dwie kamery. Jedną kamerę miał normalnie, inaczej. Miał na grę i miał kamerę tak od jego, tak jak było. No. Widać, nie tak od tego. Szanuję, a my mamy rajdzik, panie i panowie, od Rajskiego Kwiata. Rajski Kwiecie, witajcie widzowie Rajskiego Kwiata. Zapraszamy. Rozgośćcie się. Naturalnie czujcie się prawie jak u siebie. Kalider, Jarpen, hej! Witaj, Rajski Kwiecie. Bardzo dziękuję za rajdzika. Nie spodziewałem się, doceniam. Jak wam, ludziska, mija ten wieczór? I jak samo poczucie dzisiaj? I co było ogrywane? My się kosmosujemy. Jak zwykle w zasadzie tutaj. Brzmi jak dobre początki, Arpen. Quantum travel complete.
No właśnie, właśnie, właśnie. Do Baldura wracam w środę i na pewno przynajmniej raz w tygodniu przez całkiem spory czas będzie Baldur, bo mnie strasznie wciągnął. A powiedz, no pograłaś trochę już, prawda? No ostatnio się widzieliśmy właśnie, jak grałaś w Baldura, też pograłaś już trochę. No mam nadzieję, że jakiś tam progres w grze zrobiłaś. Czy podtrzymujesz nadal opinię swoją o grze? Dalej ci się podoba? No bugów tam jest cała masa, prawda? Również. Z racji na status rozwoju gry naturalnie. Wiesz co? Ja widzę tę czerwoną plamę. Tak, Kalider. Tak. Ta broda zdecydowanie nie rośnie tak, jak ja bym chciał. Ona jest poza kontrolą i... Widzisz? Czerwoną plamę na kursach też. Kontrola nad nią nie jest łatwa. No. To ci się chyba ciastkowa flara odbija w szybie. No, możliwe. A co? Bo to jest trochę zielonego, trochę czerwonego. Czekajcie. Wiesz co? Bo brody... To są samoistne stworzenia. I trzeba to zaakceptować. To są inteligentne byty. Co? Przepraszam, co? Jak lecieliśmy w Quantum, to lekko statkiem zatrzęsło, tak jakbyśmy zahaczyli o planetę, no bo... i chyba Kowson wypadł. Gwiazd. Okej. Ja po prostu to zaakceptuję. Zerknijcie na to, gdzie stoję. Zaraz zobaczymy. No, wstawiłem na ten, na Discorda, tą plamę taką. Drugą pasję powiadasz, Starkiller, opowiedz o tym. A to jest tak zrobione. Tak? Anitka Gonzalez, witaj, bardzo dziękuję. Fajnie. Ale tak, o, dokładnie, Fox, to jest dobre. To schowaniec. Dobrze. Nie, stoi za wami. Perfekcyjnie ujęte. To jest jak się nie siądzie. Jazda motocyklem. A jaki konkretnie motocykl masz na myśli? Bo ja chciałbym sobie kupić kiedyś w zasadzie elektryczny motocykl, bym chciał kupić. A to widocznie po tym, jak ja wróciłem do gry, to już nie mogłem. Z tamtymi muszą być nowe. Ja brodę muszę mieć, ponieważ broda. To mój kumpel, broda to mój przyjaciel, broda dodaje mi plus 20 do charyzmy, no, permanentnie. No nic nie ważne. Proponuję backspace. Oczywiście da się. Zobaczmy, może mi się mobil glas przy oka. Co ja tutaj odpierdzieliłem? O w mordę, nie. Muszę sobie więcej wrzucić. Ciasne. Co? Przydało mi. Co? Za trzecim razem mi sprzedało. Zahaczyłeś o Lisara. Nie. Dajcie. Ale dali też takie lądowisko, że niech ich... 08. Ale dali takie lądowisko, że ono jest za małe na ten statek. Praktycznie. Wyląduje, zobaczymy, czy jesteśmy na statku. Czy dobra. Nie. Okay. Dobra. Dobrze. Teraz chciałbym osiągnąć kolejny poziom brody, szczerze powiem. I chciałbym, aby tutaj wyrosła pięść, tak jak ma Chuck Norris. Prawda? Pięść w brodzie. To jest taki mechanizm samoobrony. A, Suzuki. Co dalej kopiemy tu? Jeszcze się nie zdecydowałem, ale na pewno będę chciał, żeby to był jakiś ładnie wyglądający motor elektryczny. No. Tarcze jeszcze tam? A. Ja przynajmniej nas nie widać. Albo faktycznie. Dlaczego miała być to jedna pięść, jak można mieć dwie? Bardzo mi się podoba. Z mieczem i tarczą. Dzięki raz jeszcze, Rajski Kwiecie. Trzymaj się. Do następnego. Żeby pokazywało mniej więcej, gdzie lądujesz. Słucham cię, Aleris. Słucham ciebie. Mogę zrobić, to chyba czas na wyjście do menu. Opowiedz mi o tym, Aleris. Oczywiście. Jak najbardziej. Elektryczny motor.
motor elektryczny, taki futurystyczny, prawie że cyberpunkowy. Ludzie małej wiary. Zobaczycie za dekadę, jak to będzie. Z paliwami kopalnymi. Nie wiem, ja chyba spróbuję startować sobie grę, bo bez tego mobiglasa to jest... No, chodź się naprawić. Dobra, mogę w końcu sprzedać. Chyba. Ej, i tu się mylisz, bo są takie, które imitują dźwięk też. Możesz mieć dźwięk odrzutowca nawet. Duże litery, panie Aleris, duże litery. Uważamy na duże litery. Bot jest bezlitosny. Okej, okay, mogę w końcu sprzedać. Może zmniejsz czułość bota. No słuchajcie, no ilość wydobycia no jest zajebista. Ile zarobiliśmy? Jest chociaż 20 tysięcy. Niecałe 25, wyobraź sobie. Ale czekaj, chyba nie koniec. Aha, czyli nie można 30 razy sprzedawać. Ojej. No, szaleństwo. Dobra, zrobimy jeszcze, mamy tutaj jeszcze niecałą godzinkę na stream, więc jeszcze zrobimy jedną rundkę. Chyba, że weźmiemy sobie mole i ostatnią rundkę zrobimy mole. Rokami. Można tak też zrobić przecież, nie? No to nie poczekać, przylatywaliście w takim bądź razie. Co, jeszcze raz? Nie poczekać, to przylatywaliście w takim bądź razie. Mhm. Co, jakiegoś katlasa bierzesz, czy coś? Nie, wezmę karaka, żeby tam się więcej zmieściło. A najpierw muszę sprawdzić, czy kuntu mam odpowiednie w tym karaku. No właśnie, będziecie wracać tutaj na kurs? Musieli po nas wrócić, bo my jesteśmy 20 parę milionów. No, znaczy ja mam dobre kwantum. Leku to bym nas zabrał. Do nich. Powiem tak. Będziemy wracać tam. Tak? No to poczekam. Już zrestartować, może mi się naprawi. Rodowid Pierniku, hej, witaj! Mobi dalej nie działa. Mam bardzo, bardzo wygodną koszulkę, dziękuję bardzo. Jest to koszulka do joggingu, który właśnie uprawiam w tej chwili, jak widać. No. O, jest. A jeżeli chodzi o sport, no to dobra, przyznam się, ta koszulka pochodzi z moich czasów kolarstwa górskiego. Ja spędziłem ponad 15 lat na rowerze górskim. A jeżeli chodzi o elektryczne motory, ogólnie o elektryczne pojazdy, no się kategorycznie nie zgodzę. Jest karak. B00. Aha, i moja postać już widzę, kurczę, chce pić. Co za ham. Co? Gdzie ja idę? 9, gdzieś 00. Tu. A, kurde, no przed ryjem mi się zamknęło, no. Dzięki, dwa samce. Storka, nie no, zauważyłem, że dobrze, biegłeś. Że nie biegłem z wystawionym siusiakiem, no. Jak to mam w zwyczaju. Myślę, żeby nie wystawał poza tym pancerz. Kurde, ja mi się nie naprawiło, co za cholerstwo. Jak możesz, dwa samce, jak możesz?
Mam broń w rękach. Niech dobra, ktoś da jakąś butelkę do podniesienia, to mu się ta broń odkroi. To ja zrobię szybkiego restarta kompa, bo nie wiem, czy to przed tym coś... Nie, to nie jest przez to, to jest gra. Tak jak było powiedziane tutaj, ktoś ci musi wyrzucić coś innego, żebyś sobie mógł podnieść i wtedy jest szansa, że się odbuguje. A na takie rzeczy to nie restart kompa, jak już coś, jeżeli to się nie zbugowało permanentnie, tylko mi się wydaje, że reset postaci albo stworzenie nowej postaci. No. Możesz spróbować zmianę płci. Przerób się na kobietę. On już jest kobietą. W sobotę nie mogłem się broń odkleić z ręki, dopóki nie podniosłem butelki. No. Poczekaj, to lecimy tam do ciebie, to ci rzucę jakąś butelkę albo coś. Tak, co pamiętam, jakieś butelki walały się po pokładzie. Ale dlaczego motocykle nie mogą być elektryczne? Dlaczego nie mogą? A wiem, że tu chodzi o jakiś prestiż, prawda? To pewnie o to chodzi, o prestiż po prostu. O status. Kurwo. Kriop, ale jak możesz? Gdzie ci się zgłoszą? Teraz je but będzie. Możesz, kuźwo. Coś ty zrobił. Wiesz co, najlepsze, że nic nie zrobiłem. Samo się. Jeb. Trzymałem cały czas na tym. Dłuższy czas mi nic nie rosło. Ja nawet nie podwyższałem. Nagle patrzę, jest połowa już tej przegrzanej skałki. To zajebiste. No, straszne są tutaj. To se kurde Walkmana ubierz, albo MP3 na uszy i sobie słuchaj bzz, 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 bzz. Dźwięki motocykli na torze wyścigowym, kurde. Panie, jakby ci przyszło płacić podatków za to wszystko i za paliwo dla tylu pojazdów, to byś zrozumiał, dlaczego elektryczny w zasadzie. Ha, tak powiem, jak stary człowiek. Jak stary człowiek z wieloma opłatami. Ale boję się, że nie wstanę. Cholera, nie wiem, czy próbować. Bibibibiu, jest tutaj. A nie, gdzie ja lecę? Bo prawda jest taka, tutaj oczywiście można się kłócić jak najbardziej, bo to już w zależności personalnej ekonomii, oczywiście. Bo jeżeli stać kogoś na to, jasne, ale jeżeli ktoś patrzy w troszkę innym kierunku i chce wydać te pieniądze i na to, i na coś innego na przykład, no to jak najbardziej, prawda? Każdy ma prawo do tego wyboru. I to jest właśnie piękne w tym wszystkim. To mi się podoba w technologii, dlatego uwielbiam. Po prostu uwielbiam technologię. Nie, naprawiłem się. Czemu ta świnia... To już? Następne? Szybko. A tylko dwie. Gdzie my... Gdzie on mi cholera... Coś się chyba z Quantum zwaliło. Czego szukasz? Zjebało mi się wyznaczanie celi. Celów. A gdzie chcesz lecieć? No lecimy na Hurston. No to w stronę słońca musisz patrzeć. No, ale nie pokazuje mi znaczników w ogóle. Aha, to by wszystko wyjaśniało. Kurde! Jakie to jest wszystko takie często toporne masakra. Okej. No, bardzo bym chciał właśnie. Ja, słuchajcie, no, jeżeli miałbym spełnić swoje marzenie właśnie, tak, motoryzacyjne, to bym chciał mieć taki klasyczny muscle car amerykański. Odpicować go na igiełkę i zaimplementować trochę nowoczesnej elektroniki.
żeby zwiększyć moc, zredukować spalanie, troszkę systemów bezpieczeństwa wprowadzić. Jasne. Ale utrzymanie czegoś takiego po prostu no jest nieekonomiczne. No powiem, super by było i ten, prawda, ten dźwięk, te wibracje, ta przyjemność z jazdy takim pojazdem. Jasne, tego się nie da zaprzeczyć. Tu się kłócił nie będę. Absolutnie. Czy kiedy doszło do tego wypadnięcia z mole, jak mieliśmy Crusader, czy było siedzone na wieżyczkach, czy nie? Nie. Nie. W kokpicie za wami. Aha, no to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale ciasta, ale to jest to samo, co lecieliśmy z Mike'iem, moim tym freelancerem, i też zahaczyłem o planetę i on wypadł. Tak, racja. A rok się rozpuchnął. Znaczy, zahaczyłeś, no blisko, tak? Po prostu blisko o to chodzi. No. Wiesz, statek teoretycznie się zatrząsł, tak? I mówię, no, Mike zginął, a Rob się rozpuchnął po prostu. Tak, pamiętam jak najbardziej. No cóż. I to mam wrażenie, że to się tylko przy Crusaderze dzieje. Mm. No bo Crusader nie istnieje. Tak, Camaro SS 69 i Dodge Charger też mi się podoba, 69. Takie właśnie klasyki, no. Właśnie tak. I nie jest trudno sobie sprowadzić taki pojazd ze Stanów Zjednoczonych. I nie jest to chyba też takie drogie. Znaczy chyba, wiem, że tutaj lokalnie w Anglii nie jest to aż tak zabójczo drogie. Chodzi potem o odrestaurowanie tego pojazdu i utrzymanie go naturalnie. Camaro, tak, ale nie Mustang, bez przesady, hatwo. Kurwa, burżuj, no. $15,000. Ja latam na padzie, burżuj. No, słuchaj, kiedyś dorośniesz, będziesz dużym chłopcem i będziesz miał hotas. Jeszcze mnie nie pobijało. Wystarczy, 125 dzisiaj kupiłem. Aha, i ciebie nie pogięło, tak? Okej. Okay. Dobra. 125 jeszcze tą skórkę siwą. Że ja sobie chyba prędzej zbuduję motor z klocków Lego, wiesz? Taki toczący się przynajmniej, na kwadratowych kółkach. To jest troszkę zbugowane, kryje, wszystkich nie dasz rady. Będzie można sobie samemu dobrać kolorystykę przynajmniej. I mniej niewygodne klocki do siedzenia. No, dokładnie. Możesz pójść do sklepu i powiedzieć: dzień dobry, poproszę 20 kilo najmniej wrzynających się w pupę klocków Lego, bo buduję motor. Gwarantuję ci, że w Anglii by się na ciebie nawet krzywo nie popatrzyli. Jakby jeździł.
No. A teraz to ja muszę wyznaczyć kolejną lokację docelową. Aha. Ale widzę, że coś tutaj już jest nie tak. Bo na kryoba nas prowadzi. Aha, takie klocki. Takie klocki, dobra. Clear out. I jesteśmy i teraz muszę znaleźć po prostu odpowiednie miejsce. Notga, tak, lecimy. A to może najpierw po nas byście przylecieli? Kurde. Weźcie jakiś statek i przylećcie, co? No, taki miałem zamiar od początku. Dobra, przylećcie, przepraszam. Po prostu się zagadałem i zapomniałem. Ale jak macie możliwości, to po prostu nie ma co czekać też. Dobra, i jedziemy. Ciasko, ty już powinieneś zacząć decydynkę używać. No, no wiesz, no chyba. No na to wygląda. Pić te dziwne napoje, nie? Dla starszych ludzi. Z takiej wielkiej łyżki. Ciastek, po prostu musisz zacząć sobie supełki zawiązywać. A nie będzie wiedział, czego. Chyba na siusiaku. Cię będzie zastanawiał, o co chodziło w tych supełkach. Na takim krótkim sznureczku supełka nie zawiążesz. Przewidywalny tekst, przewidywalny. Może na włoskach. Wiki, takie te barbarzyńskie warkoczyki. O. Dobra, jest może, ciemno jak w dupie. Może dready od razu. W sumie. A nie, bo od dreadów jajka swędzą. Jak taki busz tam jest, to... No busz, no busz musi być. No jesteś facet, czy jakaś dziewica orleańska? Nie, no ja nie mówię, że busz to zła rzecz. Porządny ptaszek musi mieć miękkie gniazdko. Dokładnie, dokładnie tak. No tak, ja wiem. Dobra, jak... lecisz gdzieś, żeby roka wyciągnąć? Tak. Okej, dobra. No, te silniki manewrowe fajnie wyglądają na tym karaku. Zmiana planów. Kowson, prowadzisz. Jak to ja? Pomimo mi nie działa, nie mogę ustawić kursu. To lecisz? No, lecisz. A to ręcznie możesz. Ręcznie przecież możesz. No, ale mi w ogóle nawet nie mogę... Wciskam z pula i też nie działa. Proszę bardzo, nawet się nie rozbiliśmy jeszcze o powierzchni planety... Księżyca, przepraszam, no, planety. Nie kręcuj się. Dzięki, Starkiller, że byłeś. Trzymaj się, dobrej nocki i do następnego, mam nadzieję. Jesteście panowie Aberdeen? Tak. Dobra, po prostu na Aberdeen. Landing gear deployed. Jakoś namierzyć, czy po prostu? Możesz namierzyć. Czy... Dobra, i teraz lądujemy. Bo mi nic nie działa. Na największym lądowisku, jakie tutaj mają do zaoferowania w zasadzie. Bez grymaszenia, że tak powiem. Muszę się przełączyć na widok zewnętrzny. Po tej planety, czy po tej? Tam gdzie no. W dzieci F2. I bardzo, bardzo i... delikatnie to bydle postawić tutaj. Aberdeen. Bo to jest też misja. To jest księżyc, kurs. My jesteśmy w tej chwili na jednym z księżyców. Rampa się tak otworzy. Czekajcie momencik, czekajcie, bo to jest jeszcze nie tak. To jeszcze nie skończyłem procesu lądowania. Coś się serwerze poprawiło, bo strasznie szybko pochłania teraz. Czekajcie. No.
i już od razu wciąga. Muszę się cofnąć, czekajcie. No sam już polecił. Delikatnie na wstecznym. Okej. Tak. To, co ja mówiłem, jest to księżyc, znaczy on nie jest zielony, to się tak wydaje może tutaj, bo światło tak pada. On jest taki bardziej żółtawy, w zasadzie to jest bardzo taki toksycznawy, bardzo gorący świat. Nazywa się Aberdeen, jest to jeden z księżycy planety... Kurde, zapomniałem! Hurston! Jeżeli idziemy teraz po pojazdy wydobywcze. Prawie, jak próbuję zbliżyć, żeby coś tam mierzyć, to mi przeskakuje za bardzo. I będziemy szukać bardziej bogatych złóż, które będziemy mogli tymi pojazdami wydobyć. Teraz to ci nie powiem, bo akurat laser mi w tamtym miejscu ma. Czekaj, bo mamy kawałek chyba do tej wieży, co? W którą tę stronę idziemy? No, tam tak, widzę ją, w oddali, tak, dobra, spacerek. Dalej nie zrozumiem, jak ta roślinność rośnie w tej temperaturze. Nie widzisz, specjalne. Jaka jest ususzona? No właśnie, widzę. Specjalna roślinność. Na ten księżyc lecisz, kiedy chcesz zasuszyć herbatę albo zioło. No, chyba namierzyłem Lorda Ciacha. 34%. Jej. To ja od razu włączam rzeczkę. No będę musiał przebrać kurde w Pembroke, widzę. Patrzę, ciastek nie ma. No bym się zdziwił wtedy. A bym się śmiał. Ja bym się zdziwił bardzo, bo kupowałem dzisiaj rano. Kupowała mi się, zdziwiłem. Dobra, idę po swojego roka. Dokładnie, Fox. Otóż to. MetPenów. Co ty, kolekcjoner jesteś? No. Bo my jesteśmy przy stacji jeszcze. A ja sobie strzelam. Kurde, wciskam będzie, no. Weź tam te dwie, bo nie mogę nic mi je zassać. Tam teraz... Jej! Niech no ja teraz namierzę, gdzie jest statek. Tam jest statek. Aha. Normalnie przyspieszyć mogę, ale nie mogę wystartować dalej. Co więcej, już nie zgarnę. Czekaj. Nie, to za. Kurde, i teraz dojedź sobie tam, naokoło. Luzik. To zamieniamy się jeszcze raz, wiesz? No. Kalider, wielkie litery! Zbotowano cię! Automatycznie. O, chyba, żeby cię przejadę. Także w związku z... z atakami spamu ostatnio na Twitch, różnymi botami, wielkie litery się blokuje w ilości więcej niż 5 znaków. Okej, okay, ja teraz wjeżdżam tutaj sobie pięknie. Aha, i ten laser, właśnie. Bo ten laser się buguje za pierwszym razem, więc trzeba go... Ja jeżdżę z takimi zrywami, bo nie wiem, czy ci nie przejadę. Dobrze ustawić. Ja właśnie do prędkości kwantu nie mogę przyspieszyć. Dobra, niech będzie. I mogę teraz wyłączyć systemy pięknie, ładnie i wyjść. Dobra, jestem na pokładzie. Jak tam wasze pojazdy? Właśnie wsiadłem do roka, już jadę. Mhm. Nie, to jest laser do wydobycia. Zresztą zaraz go zobaczysz w akcji.
Także to jest taki małego rozmiaru laser wydobywczy. Wszystko popukowa. No oczywiście, że tak. No co ty? No. W jaką grę ty grasz? Panie. Ja wiem, że to jest... No. Rok mi właśnie stanął dęba. No. Sam z siebie. Twardy jak rok. Słuchaj, ja wiem, że to łamie serce na tym etapie i że no każdy by z nas chciał, żeby te systemy dobrze działały już stabilnie, ale jest to niemożliwe teraz, prawda? Ja rozumiem doskonale twoją frustrację i jak starasz się ją ukryć, że tak powiem, ale wiem, że ona jest. Dwa samce... Wpadłem pod planetę. Ale... Okej, okay, no... Kurde, a nie zapisałeś sobie... Nie zapisałeś sobie ICU na Karaku? Zapisałem, dlatego... Całe szczęście, całe szczęście. Popełniam backspace'a. Ale ja nie zapisałem, więc to zrobię teraz. Dobra. My też popełnimy backspace'a i wylądujmy na tym, bo... Nie możemy tam ruszyć. No... Tu się nic nie ten... Także rytualny backspace rozwiązuje większość problemów. Backspace. To Soul, ty jesteś, tak? Masz tam, możesz przyzwać sobie, czy coś tam też się dzieje złego? Znaczy, nie ma sensu przyzwać Roku. Po prostu wysyłaj się Roku, a z plotem to mam go większą. Okej. Okay. On tam będzie szukać. Dobra. Dobra, Kowson, teraz ty weź statek, bo coś ja sobie nie ufam. Kryop, to tylko my zarabiamy dzisiaj. Nie, widać. Dobrze, że się podzielicie potem, nie? No, już się podzieliliśmy. No. Ale pomiędzy sobą, kurde, żartownie się. No, właśnie o to chodzi, prawda? O to chodzi, że traci człowiek tego czasu raz na jakiś czas, ale dlatego trzeba mieć do tej gry odpowiednie podejście, odpowiedni stan umysłu i zrozumieć bardzo, bardzo dużo rzeczy. I jeżeli nie ma się tej pewności, że jest się w stanie to ogarnąć, tak, pod względem podejścia, cierpliwości, czekania na to wszystko, to nie warto wchodzić w ogóle. Powiem to każdemu całkiem szczerze, jeżeli nie macie dystansu, to absolutnie nie tykajcie nawet, bo sfrustruje was to tak mocno, że będziecie zrywać normalnie kafelki ze ścian. Tego małego statku, ale setka bez problemu, nie? Tak. Dobra, poczekam jeszcze na ciebie, dwa samce, w takim razie sobie weźmiesz ten pojazd. Czekaj, już klejmuję. Mhm. He, Soul. Nie, no, fajny ten X85, naprawdę bardzo się podoba. Nie też. Fajnie jest, bo kupiłem. Taki BMW podobny. He, no. 85 chyba nie da się kupić za real kasę, nie? Nie, nie, tylko za łotyki. No, no, ale właśnie stąd ta metafora. Panie, bo on ma dwa siedzenia, no nie? Wow. Niech się tutaj napiję trochę czegoś. Zapomniałem ci powiedzieć, że tam jest bardzo... I znów te wielkie litery, panie Kalider. Jeszcze nie, wiesz co, jeszcze nie ma tutaj alienów, nie ma żadnych stworzeń, także na razie jedynym zagrożeniem to są inni gracze i NPC w postaci piratów. Człowiek jedzie po ciemku, to nic nie widzi. No. Nie wiem, może w przeciągu dwóch następnych lat zostanie coś takiego dodane, może. Nie jestem w stanie tutaj nic powiedzieć w tym zakresie. Niezbadane są ścieżki rozwoju tej gry czasem. I dlaczego do cholery jasnej nie wyjęło mi tej wody? Halo, window. Ktoś mi tu oświetla. Wiecie co? Jeżeli mi wody nie wyjmie, to uznam, że zaraz będzie crash serwera. Niekoniecznie. Czasami się zdarza, że jednej wody nie chcę wyciągnąć. Aj, kurde, przecież zapomniałem rozdzielić, no. A nie musisz. No, jak nie rozdzielę, to mi nie chce wtedy dać. Wziąć, wiesz? Chyba na padzie jeden to było. To przeleciał. Split!
rozdzielżesz to i weź. Co tu się, coś tu się dzieje teraz? Co to za hałasowanie? Ja wjechałem na statek. A, w mordę. Tak, głośny, że szok. Jestem na pokładzie. Okej. Okay. No kurde, patrz, nie chcę wziąć tej wody, jebana gnida. Ale mi tu teraz chłopy oświetlają. A niby wziął do łapy. Od razu mówię, że tym statkiem nie latałem. O. Ten, czy są dwa miejsca? No właśnie, nie wiem, czy ja mam statek z nami. Ja ale... Okej. Okay. Ale bullshit, no. Jak się tu wchodzi? Cześć, widzę jedno miejsce, kurza, twoja stopa. A jaki statek przyzwałeś? 85. A nie. Czekajcie, bo muszę się napić, a moja postać mnie w jajo robi, widzę. Gladiusa? Czyli znikają mi tutaj elementy. Okej. Okay. W jakim sensie ci znikają? To jest tylko jedna osobowa. W zasadzie to ja mogę tego dźwięku trochę... Nie wiem, czy mam coś dwuosobowego. Trochę jeszcze... A jakie tam masz statki? No ulera macie za darmo chyba, nie? To power trochę jest. Tutaj przyciszyć jeszcze, bo... żeby faktycznie... Bo to dla was może być... Czy nie macie za głośne. Ja mam tylko... To huczenie. A w sumie możemy moim powiedzieć. Powinno być trochę lżej. Może będzie działał. Dobra, gówno dupa, nie skorzystam w takim razie, nie napiję się. No. Słuchajcie, dla mnie korzystanie z napojów i z żarcia jest zrąbane w tej chwili. Znikają mi po prostu z inwentarza, a nigdzie ich nie znajduję. I hełmu nie założyłem. No. No bywa, zdarza się. Dobra, lecimy poszukać złóż jakiś, bo szkoda czasu. Bo szkoda czasu. Mam Gladiusa oraz MS CF Lirandel jeszcze. Oprócz Mustanga. Dobra, chodź, już wziąłem statek. Aha, i tutaj mamy zaraz bliziutko jakieś złoża. Ten Mustang? Chodź. A nie, tylko się zastanawiam, czy tego jest tutaj nie, odpowiednia chory, ilość, czy nie. Się sobie. Ja mam chyba wszystkie pojedyncze. Jestem. Malutko tego jest. Mam tutaj parę złóż, ale mało tego jest. O, tutaj coś jeszcze więcej jest. Zobaczmy tutaj. Teraz szukamy minerałów. Lampę z zamknięcia. Które możemy... Fakt, by się przydało, nie? Które możemy wydobyć za pomocą tych pojazdów, które mamy na pokładzie. Widzisz podejście drugie? Ta jest. To mi dalej nie działa. Tutaj też jest mało. Lecimy dalej. Ku wschodzącemu słońcu, mam nadzieję. Tam będzie wielkie złoże, więc tego nie chcemy. Tutaj coś jest. I latanie tym nie jest szczególnie łatwe. Jest to wielkie, ma sporą masę i no sporą moc silników, co prawda, ale grawitacja też robi swoje. Nope. Zaraz coś na pewno znajdziemy dla samca konkretnego. No tutaj chyba się nie trzeba specjalnie naszukać, co? Nie powiem. Tylko no, to jest...
Na chwilę obecną z tych minerałów można... Teraz w ogóle nawet ruszyć nie mogę. Bo te minerały można tylko do rafinerii sprzedać, żeby zarobić sobie kredyty, które są potrzebne na zakup statków, sprzętu, ulepszenia statków. Ale docelowo będzie tutaj system craftingu, który umożliwi przerabianie tych minerałów. Aha, bo nie wystartowałeś teraz ten... chowaną statek. Co? Dobra. Już tak szybko? No, dobra, spadamy stąd, bo zginiemy. Jak na złość, nie chcę znaleźć tych odpowiednich minerałów, póki co. No ale dobra. Kawałek czasu jeszcze mamy, krótki. Coś z tego może będzie. Widzę, jak na złość same duże skałki. Tak, właśnie, jak na złość same duże skałki się pokazują, albo jakieś gówniane złoża, wiesz? Ci już tu wykopali wszystko pewnie. Mapa jest, mapa systemu planetarnego, którą zapewne już widziałeś, ale takiej mapy terenowej nie ma. Jako tako, przynajmniej jeszcze. Może trochę zwolnię, bo może za szybko lecimy. Całkiem możliwe, aczkolwiek prawdopodobne. Przecież tu nikogo nie było. Nie. Dziwiczy teren. Samość. No. Aż się wkurzę, to stąd... Ja tylko po boku pojawia niż przede mną, więc rozglądaj się po boku też. Wyskoczymy na jasną stronę chyba zaraz, bo... New host! Shadow, witaj i bardzo dziękuję za hosta. Super, że do nas dołączasz. Hej, co u ciebie? Jak tobie mija ten dzień, który powinien być nielegalny pod względem pracy? Właśnie, trzecia. To też są duże złoża. Ej, no co tu się dzieje? Same duże złoża nagle? Witaj, Szkado. Powinno się być szczerym. Czasem do bólu. Strzelaj. Nie krępuj się. Wyrzuć to z siebie. Darmowa psychoterapia. Wykorzystaj społeczność. Okej, okay, tutaj coś jest, tutaj coś jest. Dobra, tym razem ty spróbuj wystartować, bo mi coś w ogóle. Nie, wystartujesz, tylko musisz to zrobić od razu, nie czekaj na nas. Tutaj coś będzie, teoretycznie. Daj coś drabinę. A ja się całkowicie zgadzam. Poniedziałki powinni płacić co najmniej 5 razy. Bo ja się boję, że z kolejny statek. No nie powiem, co mnie zaraz w potylicę strzeli. Ciastek, oni tu są za blisko po prostu i wszystko nam kradną. Chodź ich zestrzelimy. No, weź tak, ich tarano. Spróbuj wystartować. Weź ich tarano i już. Zrobimy inaczej, polecimy na jasną stronę. Bo mamy już 60 prawie procent tego. Czekaj, ja skoczę na prawą wieżyczkę, ty się ustaw prawą stroną. Wyskoczę stąd na... Po prostu polecimy na jasną stronę, bo przynajmniej nie będzie ciemno jak w dupie. 55% już mamy, no... Tyle kasy chcesz zmarnować? I tak was zestrzelę. I tak nie jego kasa, to co go to obchodzi, ty? I to jest bardzo dobre podejście. Wow! No to fajnie zrobiły. No to fajnie, fajnie przyznano te urlopy, no i teraz zakładam w takim razie, że jesteś w świecie wypełniony właśnie, w świecie wypełnionym chaosem. Bardzo jest mi przykro, współczuję.
ale na pewno jakoś to przeżyjesz. Pamiętaj, zawsze możesz się wyładować na losowych przechodniach. Ale osiągniemy troszkę wyższy pułap. I tam oto jest słońce i my tam musimy lecieć. Taki o! Kawał drogi mi też o! Bardzo dobrze. Dobra. Oczywiście, bo tu widzę taki trochę niezbyt przyjazny teren. Teraz manewry kosmiczne. Polecimy sobie na OM1. Aha, jeszcze żeby to zbagowane nie było w trzy dupy, to by było fajnie. Jest. Pokazało się. Okej, wystarczy się obrócić. No ale faktycznie, u mnie w pracy też jest... Wiesz, zanim ten wschód nadejdzie, to tam jeszcze godzina minie. Powiem ci, szybko wejdzie zaraz, nie? Okej, i... Kryop status. Stoję na kołach. I dlaczego ja tutaj do cholery nie widzę żadnych innych markerów? Znowu, zresztą. Nagle leciałem. Bo Star Citizen, właśnie dlatego nie widzę innych markerów. Ja wyciągnąłem roka, stanął dęba, wyłączyłem zasilanie, wpadł pod planetę. Albo po prostu nie ma innych lokacji. Nie mam wytyczonego kursu, Fox. Najpierw się wywalił na plecy i dopiero wtedy wpadł. Proszę bardzo. No dobra, mam nadzieję, że te skałki... Po prostu jest mało lokacji tutaj. Bo tak trochę tu krzywo. Coś pozytywnego, Shadow. Coś pozytywnego. Kurde, w poniedziałek. Wiesz co, żeby tak nawiązać do tego wszystkiego, to powiem tyle, że żadna męczarnia nie trwa tak naprawdę długo i zawsze do czegoś prowadzi. Z każdej męczarni możemy wynieść coś, jakąś lekcję po prostu, która nas wzmocni, nauczy nas czegoś nowego i przystosuje nas do brutalnych realiów. I z czasem, aczkolwiek zajmuje to... No, nie najkrócej, robi się lżej. Przeleciał. Robi się lżej. A poza tym jest tylko jeden poniedziałek w tygodniu, więc wyobraź sobie 5. No, nagle jeden nie wygląda źle, co? Księżyc ten cierpi na bardzo małą ilość lokacji, więc... Ciężko tutaj, niestety, ze skokami na konkretne lokacje, jeżeli chodzi o wybór jasnej czy ciemniejszej strony, co mnie no, niekoniecznie się podoba. 500 kilosów skaczamy jeszcze raz? Tak. A ja zaryzykuję i wejdę na pełnej fazie w ten księżyc. Lekko się zsunęło, ale się zatrzymało. Myślisz, Fox, że uda mi się wyhamować? No, także cieszę się bardzo. Bo mi się wydaje, że może też się nie skończyć. Dobrze, a zaraz, czy oni... A nie, myślałem, że zwolnili Karaka, ale nie. Też jeszcze raz ci mogę pojechać po osłonach. Słusznie. Bardzo słusznie. Jeszcze nie zacząłem wchodzić... On takich osłon dobrych nie ma jak ty. Jeszcze nie zacząłem wchodzić w atmosferę. A zobaczymy, czy będzie efekt wchodzenia w atmosferę w zasadzie. Kruposa mi tu wstawiał, wiecie? Rok wcale nie ma osób. Okej. Nie ma tego efektu wchodzenia w atmosferę? Myślę, że będzie. Podkreślenie dramatyzmu sytuacji. Ale chyba nie. O, jest! Jest ja jednak. Ja się wyłączył, gada tylko z czatem. A co? Ja tu sam. Ja tu się podniecam efektem wchodzenia w atmosferę. Nie startuj teraz, ty. Teraz ty widzę ciastka. Dobra, mamy bardzo mało kilometrów do powierzchni, kurwa. Oni tam chyba jedną grupę lecą. Ciekawe.
kiedy ty w końcu robisz parametry, ja już tu mam 110 tysięcy. Ciasto. No dobrze, no zbieraj, co ci szkodzi, panie. Chodzi o to, że muszę ogarnąć, prawda, całe mieszkanie, więc to nie jest takie hop. I finanse też, to jest większe hop. Zrobiłeś już swoje biuro? Biuro zrobione, ale to masa rzeczy czeka. Znaczy nie do końca jeszcze. Jeszcze nie do końca zrobiłem. No to mam... Inaczej, zamalowałeś Harry'ego Pottera, znaczy można robić parapetówkę. Ja mam wystarczająco właśnie takie głębokie plany, jeżeli chodzi o tą parapetówkę, żeby nie czuć się jeszcze gotowym na nią. Dobra, jesteśmy po jasnej stronie i możemy zacząć skanowanie. No bo ty ich widzisz? Nie. No i tak wygląda właśnie księżyc za dnia. Ja nawet ciała nie mam. Co wy tam piłujecie? Ale trochę zaoszczędzili na tym karaku, bo u góry puścili ledy, ale na dole już są zwykłe świetlówki. Co nie? Wiesz, bo ci inżynierowie doszli do wniosku, że będziesz się na niego patrzył tylko pod jednym kątem. Jak na każdy model 3D. No ja jebnę z tym wszystkim. No przecież tu mi się same wielkie złoża pokazują. To jest jakieś zło wrodzone. Zaraz jest koniec streama. Nie wiem, czy nam się uda w zasadzie... Shadow wielkie litery. Wybacz, bot jest brutalny. Tak, środki prewencyjne. Ostatnio dużo było spam botów, które wielkimi, włączone, nie? Wielkimi literami tutaj napierdzielają. Nie wiem, co tu się dzieje, kurde, nie lecę. Lecę na 1/3 prędkości ogólnie, czyli dosyć powoli. A znajduję same wielkie złoża. Kutrnoga, witaj, hej! Kłaniam się, chylę kapetutek. Jest, coś tutaj jest w końcu. Co uważać pana słychać tego dnia nielegalnego w zasadzie, jak to już ustaliliśmy z Shadow? No osram się po pachy. No przecież tylko jedna grudka minerału, no nie wierzę. Dobre wrażenia w takim razie, Kutrnoga, skoro tak piłujesz. 58% mało. No bo poniedziałki są zbrodnią, wiesz. Dawaj, Kowson, pełna speed, prędkość. Nie, bo się rozbijesz o ten. Nie słuchaj go. No w sumie to freelancer, no to ma takie powolne hamulce. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale to jest jakaś klątwa. To jest klątwa Aberdeen. Oj. Teraz się zagłębiam w świat Baldur's Gate 3. Większość sukałek, jakie znajduję, są obok mnie niż przede mną. No. Dokładnie. Jutro wtorek. To jest ta sama myśl. No. Ale dalej jestem troszkę zły na Larian Studios, że wpuścili to w Early Access. Ja bym wolał nic nie wiedzieć i poczekać jeszcze rok, zająć się czym innym. O, pojawiło mi się ciacho. No to dobrze, ale kurde no... I dodali kompromitujące cytaty, no. Ostrzegałem. Yeah. Dobra, jakieś złoża tutaj są. Zobaczymy, co to jest, ale coś mi się zdaje, że zaraz tak czy inaczej będziemy zawijać temat, bo chyba nam się nie uda. Wiesz co? Twój błąd, że zrobiłeś ze mnie młoda. Listy jako takiej, kurczę, nie ma. Chyba, że ktoś jakieś fanatyczne kartoteki prowadzi.
Jasny, który mega. Dzięki, że wpadłeś się przywitać. Trzymaj się, powodzenia, baw się dobrze. I do następnego. O, także jako to, że to był ostatni dodany cytat, są 63 cytaty. Więc... no właśnie. Kurde, no nie wyrobię z tym tematem, no. Jest bodajże 10 sekund cooldownu na pomiędzy cytatami, jeżeli już. A tu są zwykłe kamienie chyba będą, coś mi się wydaje. Mamy 24 do ziemi. Prawnuki me będą tobie to pamiętać, kurde. No są 30 chyba, mam dwa na sobie i nie widzę, nakładają mi się. No bo to jestem prawdopodobnie ja i Ciastek, polecimy jednym statkiem. Ja pierdzielę, to jest obesrane, po prostu jest obesrane i drażni mnie to. No szkurwa, ile wersji gry trzeba czekać, aż jebana mechanika skanowania podstawowa będzie działać? Nie wykrywa mi żadnego małego minerału, nic. A jak wykryję, to była tam jedna góra, dwie skałki, no się w ogóle nie opłacało lądować. A teraz nic, gówno. Tak, są moje kompromitacje. Ale czasem... Wiesz co, na te 63 cytaty chyba... Są chyba takie dwa inteligentne, bym powiedział. Dlatego, że jedne możemy wydobywać, a drugich nie. Tym pojazdem, który mamy. I to jest właśnie problem. Co się tutaj pokazują, to są większe już minerały. Je możemy wydobywać statkiem, którego używaliśmy wcześniej. Jeszcze mamy tutaj burzę piaskową. Refund. Żebyś wiedział, zaraz będzie kuźni de refund. Nie wiem, ja zaraz się wścieknę. Czy dwa samce chcesz przejąć ster i zobaczyć, czy tobie coś wyjdzie tutaj z tego? Czy się boisz? Czy jesteś pewien, że chcesz mi dać latać karakiem? No wiesz, nie zarysuj. Mam lepszy pomysł. Otworzę rampę, wsiądę do roka i będę rokiem skanował. To co, mówisz, żebyśmy wyjechali się, rozejrzeli po okolicy po prostu? Nie, otworzy rampę. Aha! Będzie rokiem skanował. Z dzioba po prostu. Tak. A może być, a na tym etapie to już jestem tak zrezygnowany, że daj spokój. Trzeba matką wynalazł. Kurde, polecieli wielkim statkiem mole, zapełnili całą ładownię, 24 tysiące kredytów, nie? Fakt, że były to śmieciowe minerały, ale bez przesady, kurwa. Szybciej byśmy ich dopadli, gdyby tak nie uciekali. A to jest... A próbowałeś kwantum odpalić do nich? No 19 klasów mam. A może się uda. Same wielkie minerały, coś najebane, po prostu zbugowało się w trzy dupy, nie wierzę, że nie. Jest jeszcze Sun Tzu, tak poza tym. 63%. To lecimy sprzedać. Proszę bardzo, to są mądre cytaty. Słucham jeszcze raz? Coś widzisz, czy nie? Dużą skałkę powiedział. Duża skałka była. No, no też, ja to samo. Kurde, nie mogę wyjechać.
No powiedzmy. Zależy od definicji. Mądre, kto strzela tutaj do nas? Nie, ja jestem daleko. Był jakiś check fire. Czy co ja zrobiłem? Nie wiem. Dziwne to było. Tak, check fire to ty coś musiałeś. Dobra, no znajduję dużo tych nod, ale no... Zobaczmy, może tutaj w końcu coś będzie, czy nie. Bo niby tutaj coś powinno być. Niby. No szkurde, też duża. Dobra, to jest oficjalnie popierdolone. Nie, serio, jest po prostu najebane tak, jak było w poprzedniej wersji gry. W 3.10 było też tak zjebane. I mnie to po prostu do furii doprowadzało. Zresztą nie tylko mnie. Bo wszystko, co się pojawia, to są duże zasoby. Wszystko, to jest niemożliwe wręcz. Widzimy wasze tkany, czy nie jesteśmy blisko. No nie, weź daj spokój, to jest kolejna sprawa. No nie, to jest dwa sance, my tutaj mamy najebane. Po prostu musiało się to zbugować wszystko. Weź spróbuj wylądować. Tak, bo właśnie tak zrobię. Jakiś płaskowyż tutaj teraz będzie i wylądujemy, bo pierdzielę ten temat. Rozejrzymy się rokami, po prostu pojedziemy kawałek. Jeszcze 10 minut w zasadzie i będziemy, ja będę kończył. Ja mam 6 do pracy, muszę wstać, więc no. Raczej też będę kończył. No. Ja o 6 też wstaję. Na 6, czyli o 5 wstaję. Wszyscy na jednym wózku jadą. A ja nie. Ja tam wstaję o 7. Okej, okay, jest. Nie. Czekaj. Wyjedziesz stąd? Wyjedziemy. Dobra. To jest lisie urodziny. Kurde, nie tu. No, winda, jedź. Dawaj winda, nie bądź pinda. I co? Dwa samce, coś tam znajdujesz ciekawego? Co coś mam 400 metrów. Kadaj, czy skałki? Wylądowaliśmy. Jej. Jasne, Shadow, dzięki, że wpadłaś. Dobrej nocki, trzymaj się cieplutko. Pamiętaj, jutro jest wtorek. Ten koszmar się kończy. Nie, wylądowaliście, was nie widzę. Jesteśmy koło Karaka. I? A no tak. No, faktycznie coś tutaj jest. To nawet w jednym kawałku żeśmy dolecieli. Słuchaj, to jest naprawdę osiągnięcie, jak na początek gry, także to jest powód do dumy. O nie, no.
Samiec. To odlecisz tam do niego? Mhm. Poleciał. Żyjesz? Żyję ty. Ja tego nie będę komentował ogólnie, bo to jest, kurde, tak jak na początku Roka się nie dało wywrócić w ogóle, tak teraz on się przewraca od źdźbła trawy. Pięknie, dziękuję. To jest... To jest... Bardzo niskie grafiki. Kurczę, on się rusza i mnie to denerwuje. No, właśnie, znaczy... Skakuj, lecimy. Że wyłączyłem mu systemy w zasadzie. Jeszcze te krzaki tutaj są. Krzaczory jeszcze, nie? Ale jak przechodzi przez krzaczory, przez wszystko. On mnie chyba ściąga do jądra planety, wiesz? Znaczy księżyca. O. No, i nie da się, prawda? Bo on się przykleja na bok. Nie, bo on się tak nie ruszał. No. To owszem. Bo on się przykleja do boku i zapierdziela. I czy wyłączysz system, czy nie? No weź go przypierdziel tak mocno. No wyłączyłeś? No włączałem, wiesz. To nie działa. No jak nie działa, jak działa? No wyłączył. Nie działa z klawiatury. Kriop. Wyłączyłem systemy właśnie. O, teraz się zatrzymał. Działa z klawiatury. Jak najbardziej. Trzeba unacisnąć po prostu i wtedy wyłącza wszystkie systemy. Nie zawsze to działa. Nie. Kurde. Nie ma go podebrać tym działem. No. Poczekaj. Z przodu go puknie. Z przodu? Mówisz? Mamy trochę snowboardingu tutaj, znaczy sandboardingu. Będzie w dół zaraz. Tak, nie no spoko, nie. Luzik może się przekręca jeszcze na inny bok. Czekaj, użyję ciężkiego sprzętu. O! A bym go tak od góry przygniótł. Nie. Masakra. Dobra, nie ma tutaj co kombinować. Bo to jest... O. Uwaga. Następny żyje. I dziubają jak robaka. Ja spróbuję. Już taka muzyka heroiczna. Freelancer się wybierze do roboty. O! Jest! Prawie! Nie, no patrz, no dalej się przykleja. 5 razy mi się udało sprzedać i za 6 LOL. Już nie było. No to nie źle. Gdzie freelancer jest? Się tak rozpędź, tak przypierdziel tym... O! Pięknie! I to podziałało i trzeba mu wykurwić po prostu mocno. Dziękuję bardzo, akcja... Tak, akcja się powiodła. Wow! Po prostu wow. Wiesz co, jesteśmy... Nie jesteśmy, mi się wydaje, daleko, Fox. Muchas gracias. Podsumuj, ile w sumie jest krew. Tak, bardzo dziękuję, uprzejmie. Za pierwszym razem nie wiem, ile dostałem. Bo... Akcja na medal. O, tutaj są jakieś te. Musiał gdzieś. Niech no przeskanuje. Najpierw sprawdź, bo tutaj mają 3 hadanie tutaj, więc... Gdzie jest 2 samce? No to 150 wpadło jak nic. No w sumie już jedna, bo on nie ściapuje. Nie wiem, co tu jest, czyli coś to było. Przede mną. 323. Tam są dużo skałki, tam nie leć, bo stąd widzę. No. A na prawo? Jak pisze? No bo jak stoję przy nim, to słyszę, jak on pisze. Co tu się stało? Co to tak szybko zaczęło wciągać te kamyki? Może z kokainą są? No mówiłem ostatnio.
Mówiłem ostatnio, już ten zaciągałem, no. Że praktycznie dojeżdżałem, to zostało od razu. Widzisz, Fox, problem polega na tym, że mi w ogóle nie chce wykryć źródła tych skałek. W ogóle skanery i na statku, i teraz widzę, że w roku nie chcą tego wykrywać. Także ten błąd pamiętam doskonale z poprzednich wersji gry, szczególnie z wersji, o której nie mówimy otwarcie, bo jest to wersja zakazana. Ale doskonale to pamiętam. No. I co, niby, że teraz w pobliżu Karaka wykryło coś. Że tutaj niby. Aha, tu jest jedna skałka. No to fajnie, że wykryło jedną skałkę. Okej. Dam radę wylądować lancerem na Karaku. Jedna jest do ręcznego kopania. Fajnie, zawsze coś. Właśnie tak. W końcu się udało po prawie 3 godzinach, nie? Aha, no to też jest fajnie, bo przegrzałem, widzę instant. Nie wiem dlaczego. Ale faktycznie za bardzo delikatne te skałki teraz są, bo ja tylko dotknąłem. Ledwo co mocy zwiększyłem laserowi, a to prawie eksplodowało. Ciastek, no? To jest do ręcznego kopania skałka. Serio? Ja pierdolę, to czemu mi to wykrywa? 0-1. Dobra, racja. To patrzcie, to wykryło mi do ręcznego, wykryło mi do kopania statkiem, ale nie wykrywa mi tych do roka. Okej. Okay. Ciastek, przegrzewasz się. A, wyjebana. Za 2 minuty umrzę. Wracam na pokład. Wracam na pokład i kończę ten show, bo gra nie chce być gwiazdą tutaj programu. Nie, mi do przodu mu podleć. Właśnie tak myślałem. Chyba, że mi można to wydawać. Okej, nie kombinujcie, idźcie stąd. Poszli. A Kish. Okej, chyba to mam. Jest dobrze. Jest dobrze. A Kish. Jest strzelaj do Karaka. Do ciebie szamia to Karaka. Dziś się ładnie rozmywa już o... No. Ty papacz, udało. 22% nawodnienia. I tak zdechnę, bo nie mogę przecież wyjąć w ogóle butelki z wodą, żeby się napić. Dałby mu ktoś piciu. Jeżeli możesz, tak, bardzo bym prosił, bo no mówię, no nie mogę kurwa nic zrobić. Ten rzuca we mnie. Chodź, jestem na mostu. Nie wiem, czy ja dojdę do tego mostka, ale się postaram. No i ściągnij ham, żeby ci temperatura spadła szybciej. Ściągnę. Patrzcie, udało się, wylądowałem. Tak, jestem w Habitation Deck, jakby co zapisane, więc... Trochę się kiwa, ale wylądowałem. Wybacz, Fox, hey, Paul, wybacz. Widzisz, te magiczne 3 godziny dobiegają... Dobiegają końca. Wysadzisz tego kraka, zobaczysz, nie? Nie startu by się rozpadł raczej. Znaczy to chłopaki na pewno będą grać jeszcze. No, czekaj, zobaczę, czy... No... Nie działa mi kryob w ogóle, to wiesz, czy wezmę inspect, czy drink, czy carry. Po prostu mi nie działa, znika mi z inwentarza wszystko i nie działa. Po prostu się wzięło, rozjebało, a mi znikali, zobacz. Kalidre, bardzo dziękuję za follow. Zobacz, wejdę teraz w inwentarz. I voila, nie mam kurwa napojów. Więc GG, CIG, to się nawet rymuje, fajnie, nie? O, a sam sobie wszystko działa. Dziękuję bardzo. No mnie też działało, bo ja dzisiaj 3 butelki wystawiłem. No. Ale się ciężko. Że tak powiem. No, jest. Poszło do 51% przynajmniej. Oj, coś się zacięło. Chcesz jeszcze jedną?
Wiesz co, jeżeli masz, to bardzo bym prosił, no bo 50% poszło, a skoro ci działa, to trzeba skorzystać. Żarcie od razu nie do mnie. Nie no, żarcie, czekaj, zobacz czy mi żarcie działa. Ale żarcie to jeszcze wiesz. Patrz, żarcie działa. Tylko napoje mi nie działają, nie? Jakie malutkie wylądowało. Szkoda, że nie zrobiłeś, że później że raz wziąłeś żarcie i później znowu z powrotem wodę, bo mogło ci się to odwrócić. No, no woda mi zniknęła, no, no faktycznie, no, no mogłem tak zrobić, nie pomyślałem. Lol. Jestem przeklęty. Gra zobaczyła, że mi dałeś i koniec. Nie ma więcej. Nimo! Nie ma więcej. Nie ma wody na pustyni, czy jak to tam ta piosenka szła. No tak jak mówisz, zniknęła mi z inwentory, no. Ale mi się nie pojawiła. No i wszystko jasne, wszystko na ten temat. Dobra, tak czy inaczej show będziemy kończyć. Ja dziękuję bardzo całej ekipie LCMC, bo z kim się bawić lepiej jak z nimi. Nawet takie depresyjne sytuacje są zabawne. Zapraszam bardzo serdecznie do pana Foxfire, obecnego tutaj na czacie. Na jutro będzie ogrywał Baldur's Gate 3. Zapraszam również na jego urodzinowy stream w nadchodzący piątek. Odsyłam was na Discorda, Facebook i inne te pierdołowate social media, cokolwiek, bla, bla, bla. Dobrej nocki, przeżyliście poniedziałek, achievement do CV, aha, można wpisać. Zapraszam na środę! W środę będzie Baldur's Gate 3 u mnie! Wy decydujecie! Wy! Właśnie wy! Czasem nie, ale w większości przypadków tak. Fox, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 90% dobrej nocki, hej!